kryzysowych. Dziennik Ustat dnia 2020 roku, pozycja 1842 z późniejszymi zmianami, który stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialne organy wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach porachunkowych, w samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać, odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia i inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia w tym uchwały z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość lub korespondencyjnie. Zdalny tryb obradowania. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie. Witam szanownych państwa radnych oraz witam pana starostę Recha Marka Szabowskiego. Witam panią wicestarostę Marię Dziekońską. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Przystępuję do potwierdzenia obecności w obradach przez państwa radnych, ustalając kworum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Będę odczytywać państwa nazwiska i mówicie, że tak, obecny. Białobrzeski Zenon. Obecny. Biedrzycki Andrzej. Nie ma. Dębych Sławomir. Obecny. Dziekońska Maria. Obecna. Uralczyk Tadeusz. Obecny. Kulesza Jarosław. Włodkowski Antoni. Obecny. Łomotowski Sławomir. Masłowska Wiesława. Nowakowska Alicja. Olszewski Wiesław. Obecny. Polkowski Kazimierz. Obecny. Szabłowski Lech. Obecny. Szymanowski Mirosław. Mirek, słyszymy cię? Szymanowski Mirosław. Pewnie mikrofon wyłączył. Szymanowski Mirosław, czy my się słyszymy? Zaczek Adam. Zduńczyk Agnieszka. Jest obecna. Na pewno. Panie przewodniczący. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Szabłowski jest jako obecny, więc ja nie rozumiem. Wystarczy pobrać listę obecności i nie sprawdzać obecności. No, tak, bo jest taką obecność. I pan sobie to po prostu przedrukowuje. Zapisuje i przedrukowuje. Dobra, tak oporną się tak będziemy robić. Informuję, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obrad dźwięk. Uczestnicząc w zdalnej sesji Rady Powiatu, wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście państwo projekt porządku obrad. W tej sprawie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Szymanowski, jestem. No dziękuję, jesteś. Tak, nie widzisz. Dziękuję. Jest. Pani Wiesława Nosowska, bardzo proszę. Tak, chciałabym zabrać głos w kwestii proponowanego porządku obrad z uwagi na to, że nie ma punktu zapytania radnych. Wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Proszę, przegłosujemy zapytanie. Dobry dzień. W związku z tym będę jeszcze głosy nie ma. Dziękuję. W związku z tym, że pani Masłowska prowadziła punkt zapytania radnych. Jeszcze jest jedno. Tak, bardzo proszę.
No, znikła. Przepraszam panie przewodniczący, ale miałem zapytać o to samo właśnie, poprosić o ten sam wniosek. No dobrze, dziękuję. W związku nie będę się... Przegłosujemy punkt zapytania radni. Kto z państwa jest za wciągnięciem... Jest jedna łapka w górze. Maria, tak, poproszę Maria. Poproszę Maria, proszę bardzo. Możesz mówić. Pani Maria Starosta. Mikrofon. Już mam. Zapytania i interpelacje i tak można składać na piśmie. Czy ten punkt jest koniecznie potrzebny? Zawsze był. No ale dzisiaj nie ma. No w związku z tym przegłosujemy. Dobra. Była, dzisiaj nie ma. Stąd nasze pytanie, dlaczego nie ma? No w związku, że jest taka sytuacja i nie ma. No, w związku z tym przegłosujemy. Zapytanie radnych. Kto z państwa jest za punktem wstawienie do obrad dzisiejszego porządku obrad? Zapytanie radnych. Kto z państwa jest za? Pan Wiobrzewski Zenon. Ale poczekaj, w którym punkcie chcesz wprowadzić porządku obrad? W punkcie, wprowadzimy w punkcie, powiem państwu na początku. Po trzecim. Wprowadzimy wolne wnioski, potem będzie punkt 12. Zapytanie radnych. Punkt 12, tak? A ten przesuniemy na koniec. Pytanie radnych. Głosujemy. Pan Wiobrzewski Zenon. Za. Bierzycki Andrzej. Nie ma. Dębek Sławomir. Za. Dziekońska Maria. Przeciw. Guralczyk Tadeusz. Przeciw. Kuczyński Jan. Przeciw. Kulesza Jarosław. Za. Włodkowski Antoni. Za. Pomodowski Sławomir. Za. Masłowska Wiesława. Za. Olszewski Wiesław. Za. Borkowski Kazimierz. Za. Szabowski Lech Marek. Przeciw. Szymonowski Mirosław. Za. Zaczek Adam. Za. Duńczyk Agnieszka. Przeciw. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony o zapytanie radnych w punkcie 12. Panie przewodniczący, osób jest za, 5 przeciw. Panie przewodniczący, tak? Właśnie wynik głosowania i tutaj przypomnę, że porządek obrad może być zmieniony bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Proszę to sprawdzić. Jest, został zmieniony. Przyjęcie porządku obrad o punkt w punkcie 12 zapytania rady. Będziemy głosować. Kto z państwa radnych jest o wniesienie punktu w całości w punkcie 12 zapytania rady? Kto z państwa jest za całością? Proszę o powtórzenie pytania jeszcze raz, panie przewodniczący. Kto z państwa jest za porządkiem, kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad z przyjęciem punktu 12 też razem? Znaczy za całym porządkiem obrad, tak? Za całym porządkiem obrad, tak. Białbrzewski Zenon. Za. Dębek Sławomir. Za. Dziekońska Maria. Za. Góralczyk Tadeusz. Za. Kuczyński Janka, Kulesza Jarosław, za. Włodkowski Antoni, za. Łomotowski Sławomir, za. Masłowska Wiesława, za. Olszewski Wiesław, za. Polkowski Kazimierz, za. Mam wyłączony mikrofon. Dobra. Szabłowski Lech, jestem za. Szymonowski Mirosław, za. Tatek Adam. Duńczyk Agnieszka. Za. Dziękuję.
Stwierdzam, że porządek obrad został przegłosowany z poprawką o wniosek zapytania radnych. 15 głosami za. Kolejnym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu z 21 sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Protokół z 21 sesji Rady Powiatu wyłożony był do wglądu radnych w Wydziale Orientacyjnym oraz przesłany w dniu 27 stycznia 2021 roku na elektroniczne skrzynki pocztowe radnych. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi. Zatem proszę Państwa radnych o przyjęcie protokołu. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem protokołu 21 sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Pan Biedrzycki Białobrzeski Zenon, przepraszam. Biedrzycki Andrzej, nie ma. Dębek Sławomir? Za. Diekońska Maria? Za. Góraczki Tadeusz? Za. Uczyński Jan? Za. Kulesza Jarosław? Kulesza. Za? A wstrzymuje. Włodkowski Antoni? Za. Łomotowski Sławomir? Za. Masłowska Wiesława? Za. Olszewski Wiesław? Za. Polkowski Kazimierz? Za. Szabłowski Lech? Jestem za. Szymonowski Mirosław? Za. Zaczek Adam. Duńczyk Agnieszka. Za. Dziękuję. 14 do 1. Stwierdzam, że protokół 21 Rady Powiatu został przyjęty 14 głosami za, jednym głosem wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027. Proszę o zabranie głosu panią Grażynę Kołodziejską, skarbnika powiatu. Bardzo proszę, pani Grażyno. Nas nie będzie, może 27. Dzień dobry, witamy. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, postaram się w miarę możliwości dokładnie przedstawić wieloletnią prognozę finansową oraz proponowane proponowane zmiany do uchwałą zarządu z listopada 2020 roku został Państwu przedstawiony projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027. Już w momencie przedstawiania tego projektu było wiadomo, że z chwilą uzyskania pewnych informacji odnośnie przyjęcia zadań inwestycyjnych do realizacji będą wprowadzane w wieloletniej prognozie finansowej zmiany. I tak uchwałą zarządu z dnia 21 stycznia roku bieżącego została Państwu przedstawiona autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej i ta autopoprawka dotyczyła załącznika numer 3 mówiącego o wykazie przedsięwzięć do WPF-ki. Następnie uchwałą zarządu z dnia 26 stycznia roku bieżącego została przedstawiona propozycja również wprowadzenia zmian w samej wieloletniej prognozie finansowej. I te zmiany dotyczyły zadań głównie realizowanych w roku bieżącym. Natomiast musimy pamiętać, że pierwsza wersja, czyli projekt budżetu, który był Państwu przedstawiony, on był opracowywany w październiku, początek listopada ubiegłego roku, gdzie duża ilość danych, informacji, no była taka, jaka była w danym momencie. W tej chwili
odbywamy sesję na koniec miesiąca stycznia, czyli prawie 2,5 miesiąca czasu, gdzie miały miejsce pewne sytuacje, pewne zdarzenia wpływające na budżet. I niestety no, nie można było uchwalać i budżetu, i wieloletniej prognozy finansowej w chwili obecnej, nie uwzględniając w nich pewnych zmian. Postaram się przedstawić w miarę czytelnie te zmiany. Po pierwsze, w wieloletniej prognozie finansowej zostały zmienione limity zobowiązań, czyli to jest wykaz przedsięwzięć, załącznik numer 3. Te limity zobowiązań musiały być zaktualizowane, ponieważ w miesiącu grudniu były zawierane umowy na realizację tych przedsięwzięć, które są wprowadzone do WPF-ki, w związku z czym limity zobowiązań, to jest ten wykaz przedsięwzięć, ostatnia kolumna, mówi nam o tym, na ile jeszcze możemy zawierać umowy na realizację powyższych zadań. Dlatego niezbędne było zaktualizowanie tej ostatniej kolumny. Następna rzecz, która została wprowadzona, to po zamknięciu roku ubiegłego wiemy, że zadanie Centra Integracji Społecznej oraz dwa zadania realizowane ze środków unijnych w ubiegłym roku nie były w pełni wykorzystane środki. W związku z czym w chwili obecnej, aktualizując te zmiany, do budżetu 2021 roku zostały wprowadzone środki na realizację tych zadań. Czyli CIS to jest 97 tysięcy z groszami, działanie 321, 322 odpowiednio do budżetów, co zostało również zmienione w uchwale budżetowej. Trzecią rzeczą, która była zmieniana, to są zadania, które są realizowane przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku. I to są cztery zadania, tak jak Państwo żeście otrzymali w załączniku. Plus do tego mogę już w tej chwili powiedzieć tak ogólnie, w 2020 roku, w 2022 roku będą również realizowane zadania z udziałem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych i na te dwa zadania, trzy zadania, myśmy otrzymali pieniądze na sam koniec grudnia ubiegłego roku. Łącznie to spowodowało zwiększenie w 2020 roku naszych dochodów o kwotę 7 milionów. Czyli w tamtym roku mieliśmy dochody, wydatki będziemy mieli w 2022 roku. Przynajmniej tak jest budżet na chwilę obecną planowany. I kolejna zmiana, która musiała być wprowadzona, to są zadania współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Tu podobnie na koniec ubiegłego roku wpłynęła do nas dokładnie kwota 4 594 495 zł na trzy zadania, które Państwo macie w tej autopoprawce tam wymienione, więc już nie będę czytała. Środki wpłynęły w roku ubiegłym, zadania będą realizowane w roku bieżącym. Te zmiany spowodowały to, że w roku ubiegłym, na koniec roku ubiegłego będziemy mieli wysoką nadwyżkę budżetową, natomiast w roku bieżącym i w roku 2022 będziemy mieli wydatki, które pokrywane będą z tej nadwyżki 2020 roku. Żeby Państwu to zobrazować może bardziej, w ciągu tych dwóch miesięcy, jak przygotowywałam sobie do projektu budżetu szczegółową analizę, taką rozpiskę poszczególnych pozycji, po stronie dochodów
to już było w miesiącu październiku, po stronie dochodów mieliśmy łącznie wpisaną kwotę 47 milionów. Natomiast na chwilę obecną przewidywane wykonanie 2020 roku będzie w granicach 58 milionów. Na 2021 rok planowałam dochody w wysokości 57 milionów. W tej chwili przedstawiony Państwu projekt budżetu będzie wynosił w granicach 42 milionów. Po stronie wydatków w tamtym momencie plany 2020 roku obejmowały 52 miliony, a wykonanie będzie w granicach 45. I odpowiednio w 2021 roku planowane były wydatki na kwotę 59 milionów, a w tej chwili przewidywane są w granicach 47 milionów. To są zmiany, na które nie mieliśmy wpływu, ponieważ to są środki zewnętrzne, to są przyznane dotacje, odpowiednio do przyznanych dotacji, do dotacji, które będą udzielone z gmin. Musieliśmy dostosować stronę wydatkową i zakres zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym przedstawiony projekt wieloletniej prognozy finansowej zakłada po stronie dochodów w roku 2021 kwotę 22 miliony 336 573 zł plus te ewentualnie zmiany wprowadzone ostatnią autopoprawką. W 2022 roku dochody ogółem ulegają zmianie i będą one wynosiły, będą zwiększone o 15 775 000 zł. W 2023 w stosunku do pierwotnego budżetu wzrosną o 1 279 000 i w 2024 o 2 545 000 zł. Odpowiednio zmianie będą ulegały wydatki. Może wspomnę tylko, że po stronie dochodów dochody bieżące ulegają zmianie tylko w 2021 roku o kwotę 118 086 zł i będą to zmiany związane ze zmianą wysokości dotacji, które uzyskamy. To później przy budżecie jeszcze szczegółowo przedstawię Państwu. Natomiast pozostałe zmiany to są wszystko dochody majątkowe. I tu mogę jeszcze raz powtórzyć, po stronie dochodów majątkowych w 2021 roku dochody ulegają zmniejszeniu o 15 106 084 zł, czyli z planowanych pierwotnie 20 milionów w tej chwili będą wynosiły w granicach 5 875 000 zł. I jeszcze raz powtórzę, dlaczego jest zmniejszenie. Fundusz Dróg Samorządowych, który wpłynął w roku ubiegłym, nie wpłynie już w roku bieżącym, czyli to jest 4 594 000. Fundusz Inwestycji Lokalnych z roku ubiegłego wpłynął 1 258 000, będzie wykorzystany w roku bieżącym na wydatki, ale dochód był tamtego roku. I Fundusz Inwestycji Lokalnych 7 milionów wpłynęło w roku ubiegłym, będzie wykorzystane w roku 2022 na chwilę obecną, tak? Po stronie wydatków odpowiednio zostały zmienione wydatki ogółem i tutaj mamy przesunięcie. W 2021 roku jest zmniejszenie o 12 milionów, czyli po zmianie w roku bieżącym będą wydatki wynosiły 47 300 66 tysięcy złotych. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o 398 310 zł. Natomiast pozostała kwota są to wydatki majątkowe. I wydatki majątkowe w 2021 roku po zmianach będą wynosiły 15 600 tysięcy złotych. W 2022 roku natomiast
te wydatki ulegną zwiększeniu o 21 656 zł. I łącznie w przyszłym roku planowane są wydatki majątkowe na kwotę 49 599 000 zł. W 2023 roku wydatki majątkowe wzrosną jeszcze o 3 779 000. W 2024 o 3 545 000. I w 2025 o 1 000 000 wydatki ogółem wzrastają, w 2026 o 1 831 000. Dla budżetu ogółem będzie to miało taki skutek, że w 2021 roku wynik budżetu będzie wynosił, będzie to deficyt 5 029 000 na chwilę obecną. Czyli deficyt ulega zwiększeniu o 2 768 000. W 2022 roku deficyt ulegnie zwiększeniu o 5 880 000. W 2023 ulegnie zwiększeniu o 2,5 miliona i będzie wynosił 4 miliony złotych. Natomiast w 2024, 2025, 2026 roku to będzie zmniejszone. Na chwilę obecną planowane jest zmniejszenie tego deficytu. Co za tym idzie? W związku z tym, iż będą to lata, kolejne lata będą deficytowe, od 2022 roku będą zmiany w planowanych wysokościach zadłużenia. Deficyt, który wcześniej był planowany, pokrycie jego w 2022 roku kredytem, na chwilę obecną planujemy, że tego kredytu nie będzie. Natomiast kredyt będziemy musieli uruchomić w 2023 roku. Jest to planowana kwota 4 milionów złotych. Deficyty, które są, planowane będą do pokrycia w 2021 roku i w 2022 roku nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ta nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych do wykorzystania w roku 2021 to będzie kwota 5 milionów 29 tysięcy i w 2022 roku łącznie będzie to kwota 20 milionów 174 tysiące. Te wszystkie zmiany, które tu są Państwu przedstawione, powodują, iż po stronie kredytów w pierwotnie przedstawionym Państwu projekcie budżetu planowany był kredyt na poziomie 11 milionów. Ponieważ, jak wcześniej już wspomniałam, w ubiegłym roku wpłynęło dużo środków zewnętrznych, które są przypisywane zgodnie z przepisami do dochodów roku ubiegłego, ten kredyt ulega zmniejszeniu i w chwili obecnej planowany jest na poziomie 4 milionów. W pierwotnie przedstawionym projekcie budżetu nadwyżka budżetowa, która była zaangażowana, jak Państwo żeście widzieli, to była kwota, już mówię, 7 923 tysiące złotych. W tej chwili, ponieważ widzimy już, jakie środki wpłynęły w grudniu. Pomimo, że jeszcze rozliczamy rok ubiegły, ponieważ to jest dopiero styczeń, ale wiemy, że ten rok zamknie nam się dużą nadwyżką i będzie niewykorzystana nadwyżka z lat ubiegłych. W związku z tym w tej kolumnie zostały przedstawione Państwu prognozowane kwoty nadwyżki z lat ubiegłych. Gdybym czekała na sporządzenie sprawozdań, to w tej chwili musiałabym Państwu wykazać bardzo duży kredyt do zaciągnięcia, a za 2 miesiące bym musiała pokazać bardzo dużą nadwyżkę. Więc musimy mieć tego świadomość, że to jest trudny moment, styczeń do uchwalania budżetu, jest naprawdę trudnym momentem, ponieważ jest zakończony rok ubiegły, nie ma jeszcze pewnej ewidencji księgowej rozliczeń, a przyjmujemy już budżet roku bieżącego w oparciu o dane, które były na koniec tamtego roku, które mamy szacowane na początku tego roku.
Te zmiany Państwo żeście otrzymali również wykaz przedsięwzięć i to jest załącznik numer 3. Przepraszam, muszę. I jeżeli Państwo spojrzycie, to ten załącznik numer 3 w stosunku do pierwotnego załącznika różni się mocno, ponieważ w tej chwili mamy w tym załączniku po stronie wydatków majątkowych 21 pozycji zadań inwestycyjnych. Tych pozycji przy pierwotnym projekcie budżetu było znacznie mniej. Łączne nakłady finansowe w przedstawionym Państwu projekcie budżetu to była kwota 65 902 tysiące złotych. W tej chwili mamy łączne nakłady na kwotę 82 437 tysięcy złotych. Jeżeli Państwo byście chcieli szczegółowo prześledzić poszczególne zmiany, to w niektórych pozycjach jest zwiększenie lub zmniejszenie wydatków, dostosowując do wartości po rozstrzygniętych już przetargach. I tu, jeśli się nie mylę, to jest Kobylin, Kotowo i Leopoldowo. Czyli to są zmiany wynikające z wartości, które będą już realizowane. Są zadania, których wartość uległa zmianie, ponieważ przesunął się okres planowany realizacji tych zadań. Jeżeli wprowadzając zmiany, żeśmy wiedzieli, że one nie wejdą nam do 2021 roku, natomiast będziemy jako powiat starali się pozyskać środki w kolejnych okresach, więc te zadania zostały przesunięte na 2022-2023 rok. Została wprowadzona również część zadań, których wcześniej nie było, a w międzyczasie zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przykład. Więc ja tu może poszczególnych pozycji nie będę szczegółowo omawiała i jeżeli jakieś pytania są do wykazu wieloletniej prognozy finansowej, to bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję. Czy tu będą pytania do Pani w tej chwili? Dziękuję, nie widzę. O łapkę, przepraszam, patrzę tutaj. Proszę Panie Damie. Mikrofon. Tak. Pozycja 1.3.2.1.1. Przybudowa i rozbudowa drogi powiatowej Wilna Mekki. I to może 8.1.8. Nie słyszę. Teraz słucham? Teraz może powinieneś się lepiej słychać. Słyszeli Pani? Tak. Pozycja 1.3.2.1.1. Przebudowa i budowa drogi powiatowej i zameczki Kotowo-Placje Badle. Mamy limit zobowiązań w 2022 roku 10 527 tysięcy. A łączny limit zobowiązań na lata 2021-2024 to 187 tysięcy. Skąd taka kwota się wzięła? Powinno być chyba wyższa. Czy Pani Skarbnik nam odpowie teraz, tak? To znaczy, w którym momencie... Aha, 87, 30, 50. Już mówię, to jest zmiana, odnosi się Pan do limitu zobowiązań, tak? Tak, do limitu zobowiązań. To mamy na 2020. Limity zobowiązań, tą drugą autopoprawką zostały zaktualizowane limity zobowiązań, ponieważ w momencie, kiedy dostałam informację z Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie przesunięcia tych środków, no nie zostały w tym momencie zaktualizowane ten limit zobowiązań, natomiast z tego co wiem,
to w 2020 roku chyba tam już jakieś wydatki były poniesione w tym zakresie. Więc dlatego tu żeśmy te limity jeszcze wszystkie aktualizowali. No w tej chwili nie mam wszystkich dokumentów, więc dokładnie nie mogę panu rozpisać, chyba że chwilę poszukam. Bo tam wychodzi... To zadanie było realizowane od 2020 roku, czyli w 2020 roku prawdopodobnie tam już jakieś wydatki były ponoszone. Dlatego to nie musi ze sobą jak gdyby się zamykać. Rozumiem, to czyli w 2020 roku jakbyśmy wydali na 7 milionów, bo to 80 tysięcy na później zostaje. Czy tutaj tych kolumnach jest jakiś błąd rachunkowy albo ktoś coś źle nie podawał? Bo tutaj nie może być tak, że łączny limit zobowiązań jest 87 tysięcy, gdzie mamy limit zobowiązań na rok 2022 10 milionów. No wiadomo, że inwestycje, panie radny, inwestycja będzie rozliczana w 2022 roku. Wiadomo, że ona będzie całość rozliczona. Ale rozliczenie będzie w 2022 roku. Jeżeli limit zobowiązań na rok 2022 ponad 10 milionów, na łączny limit zobowiązań jest 87 tysięcy, to coś mi to nie gra. Rozumiem. Czy ktoś po prostu robiąc to nawet po prostu jakoś wstawił mi tą wartość? Ja rozumiem, że chodzi o niegracałość, to 187, a tutaj 10 milionów jest niegracałość, tak? No gdzieś może na pewno w 2021 roku większe wydatki będą. To. W 2020 roku był plan 2 miliony 530 tysięcy na tym zadaniu. W tej chwili naprawdę nie jestem w stanie panu powiedzieć, ponieważ nie mam dokumentu, no, na ile te środki były wykorzystane. Środki były wykorzystane. Dlatego limit zobowiązań jest pomniejszony. Nie wiem, być pomniejszony. Pani skarbnik, jest ta inwestycja miała kosztować ponad 13 milionów. Skoro myśmy tak ponad 1 milionów wydali w tamtym roku, w 2021 roku planujemy wydać 30 tysięcy, a w 2022 roku ponad 10 milionów. To czyli limit zobowiązań powinien być ponad 10 milionów. Roczny limit zobowiązań. A jest wpisane na 87 tysięcy. Limit zobowiązań na szybko w tej chwili, to co mogę powiedzieć, powinien być mniejszy. 87 tysięcy jest wpisane, tak? Ale 187. 187 tysięcy. 187 tysięcy jest wpisane. A tam została, nie wiem, tutaj potrzebny jest mi dyrektor zarządu dróg, ale tam została zawarta umowa na realizację tego przedsięwzięcia w całości. Więc jeżeli w całości została zawarta umowa, to 187 tysięcy będzie w tym kwocie. Są na to środki zabezpieczone i ona jest rozliczona w 2022 roku. Na pewno tam... Już, bo ja pracuję... Na nie wszystkich. Po prostu mam częściowe. I to jest prawidłowe 187 tysięcy. Z tego co wiem, to na tym zadaniu jest zawarta umowa wykonawcy na realizację zadania. Czyli nie możemy już więcej umów zawrzeć niż na 187 tysięcy. To nie znaczy, że to zostało już wykonane, wydatkowane, tak? Nie ma wszystkich, pani księgowa, nie ma wszystkich co papieru, w związku z tym, ja wiem o co chodzi, suma się nie zgadza, tak? Suma w związku z tym, panie radny, czy pan jest z informacji zadowolony, czy wyczerpującej? Opuszczamy, dobra. Dobra, idziemy dalej. Będę jeszcze pytanie do pani księgowej? Dziękuję, nie widzę. A łapka, ja nie widzę, bo jest pani odsłoniona. Gdzie on? O, tu niżej mi się przesunęła, widzisz. No, bardzo proszę. Bardzo proszę. Pani skarbnik, ja mam takie pytanie. Sławomir Łomotowski.
Pani wspomniała tutaj o zadaniach, które zostały przesunięte. Czy mogła Pani konkretnie powiedzieć, jakie zadania zostały przesunięte na rok 2022-2023? Bo dość ogólnikowo Pani po prostu powiedziała, więc chciałbym konkretnie usłyszeć, które konkretne zadanie zostało przesunięte. Czy pani księgowa jest w stanie powiedzieć? No to ja mam, to mi zajmie dużo czasu, ponieważ dużo zostało rzeczy zmienionych, a akurat tutaj zmiany wprowadzał zarząd dróg i uważam, że zarząd dróg czy ewentualnie inna osoba powinna szczegółowo tłumaczyć. Ja mogę rachunkowe wytłumaczyć błędy, ale ja jestem w stanie zweryfikować te zadania, tylko to będzie trwało, ponieważ jest 21 pozycji. Więc chwilę musicie Państwo się uzbroić w cierpliwość. Będziemy Pani księgowo, czy Pani radni? Czy... Bardzo proszę, niech Pani tłumaczy. Bardzo. Które inwestycje zostały przesunięte? W 2021 roku była planowana inwestycja Przerzecz. 1 980 000 zł zostało zdjęte z 2021 roku. Następna pozycja będzie 6 milionów 3 170 000. Rybaki Drogoszewo. To została wprowadzona pozycja. To zostało wprowadzone. Miastkowa. Truszki były zmienione, przesunięte jest 2022-2023 rok. Ja przepraszam, Pani Skarbnik, mam tylko taką prośbę. Czy Pani może podać numer konkretnie, bo jeżeli Pani mówi, no to ja też mam tu problem, żeby znaleźć to gdzieś w opisie. A chciałbym sobie odznaczyć. Dobrze, czy Pan będzie chciał wszystkie zmiany, które były wprowadzane w poszczególnych pozycjach? Będzie może łatwiej? Proszę. Bardzo proszę. Pozycja 1321 Kobylin. Jest zmiana w 2021 roku, zwiększenie o 471 450 zł. Kotowo, plac Kotowo. Jest zmniejszenie o 986 tysięcy w 2021 roku. Leopoldowo jest zmniejszenie o 2 055 200 zł w 2021 roku. Truszki ogółem zadanie jest zmniejszone o 1 922 tysiące. W 2021 roku jest zmniejszone o 1 222 000. W 2022 roku jest zmniejszenie o 4 200 000. I w 2023 roku mamy zwiększenie o 3 600 000. W związku z tym łącznie to zadanie po zmianach to jest 3 678 000 zł. Następna pozycja to są zagroby żebry. To zadanie jest realizowane, zagroby żebry jest realizowane w 2023 roku. Wcześniej było planowane do realizacji w 2022 roku. Czyli w 2022 jest 0, w 2023 jest 2,5 miliona złotych. Następne zadanie Koziki 1326. Tu jest kwota taka, jak była planowana na 2021 rok. Kolejne zadanie to jest jemielite wypychy.
Wcześniej było to pewne zadanie przebudowa drogi. W tej chwili jest dokumentacja, wykonanie dokumentacji. Po zmianach w roku 2021 to jest kwota 44 tysiące złotych, czyli zostało zdjęte z 2021 roku 2 668 tysięcy złotych. Następne zadanie to jest Piątnica Włościańska-Kalinowo. To zadanie zostało wprowadzone z budżetem na rok bieżący 128 412 zł. 22 rok to jest 7 879 811 zł wprowadzono, a zmniejszono o tą kwotę w 23 roku to zadanie. Kolejne zadanie, przebudowa dróg powiatowych w gminie Nowogród. Zostało zmniejszone o 62 160 zł. I to zmniejszenie dotyczy roku 2021 roku i w 2023 roku również jest z kolei o tą kwotę zwiększone. Wizna Srebrowa, Mrówki. W 2021 roku zmniejszenie o 2 966 000. Natomiast w 2022 roku zostało zadanie wprowadzone w kwocie 3 milionów złotych. Wizna Męczki Kotowo, tutaj nie było zmian. Przerzecz już wcześniej przedstawiałam, 1 980 000 z 2021 roku został zmniejszony. Jest zerowy. Brulin Strzeszewo. To zadanie będzie realizowane w 2022 roku. I ono było tak planowane, jest tylko zmiana o zmniejszenie o 110 tysięcy, cała wartość zadania inwestycyjnego będzie zmniejszona. Piątnica Czarnocin, wprowadzone zadanie nowe do realizacji głównie 22 rok. Rydzewo Kuleszka, wprowadzone zadanie do realizacji w 2024 roku. Rybaki Drogoszewo, wprowadzone zadanie do realizacji w 2022 roku. Ja tu mówię o głównych kwotach, ponieważ częściowo jakieś dokumentacje do wykonania są planowane na rok bieżący. Wizna Srebrowo, 2022 rok, wprowadzone zadanie. Mrówki Nieławice, wprowadzone nowe zadanie. Siemień Nadrzeczny również jest wprowadzone zadanie z realizacją 2022 rok, 2023 rok. W roku bieżącym 120 tysięcy na dokumentację. Wygoda Modele Wypychy. Zadanie wprowadzone w 2022 roku do realizacji. I zadanie ostatnie, montaż dźwigu windowego. To jest zadanie, którego realizacja została wydłużona na dwuletnie zadanie z roku ubiegłego. To zadanie, z tego co wiem, to chyba już jest na chwilę obecną zakończone i to są wszystkie zmiany. Dziękuję pani Skarbnik. Czy pan radny zostały dobrze informacje otrzymał? Wystarczy? Jasne wszystko? Mikrofon jest wyłączony. Już włączam mikrofon. Więc chodzi mi to właśnie drogę Wizna i Jedwabne. No, ciągle się zastanawiam, jakie tam. Tak, z tego co rozumiem, zostały podpisane już umowy.
Zresztą tak hucznie gdzieś tam w mediach społecznościowych się pojawiały informacje. I teraz nie mogę zrozumieć, że ta droga będzie wykonywana w 2022 roku. Więc na te drogi jest 30 tysięcy. Po prostu nie wiem, jak to ma wyglądać i co wykonawca będzie to przez 3 lata robił tą drogę. Jeżeli w 2022, gdybym podpisywał umowę, ja bym w życiu nic takiego nie podpisał, nie wiedząc, jak się zmieni sytuacja gospodarcza za rok. W tym roku nie ma nic pewnego, a co dopiero za rok. I też od razu pytanie, czy są w jakiś sposób zabezpieczone środki na budowę tej drogi i skąd ewentualnie te środki? Dobrze, zaraz wyjaśni pan starosta na Szabowca. Bardzo proszę, panie starosta. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie radny, tej drodze, tej inwestycji drogowej myślę, że poświęciliśmy sporo czasu na sesjach poprzednich, jeszcze w roku ubiegłym i pewnie wcześniej, ale spróbuję przypomnieć w skrócie. Otóż, szanowni państwo, ta inwestycja, tak jak już wielokrotnie państwa informowałem i na pewno o tym pamiętacie, ale przypomnę, jest realizowana w systemie projektu i buduj. Czyli został przygotowany plan rzeczowo-finansowy, założenia tego planu, został ogłoszony przetarg, wyłoniony został wykonawca w tym przetargu i firma, która złożyła najlepszą ofertę, ten przetarg wygrała, została wybrana i z tą firmą Zarząd Dróg Powiatowych podpisał umowę na realizację tego zadania. Już w tych założeniach, tak jak państwa informowałem wielokrotnie, termin zakończenia tej inwestycji to rok 2022. Tak to było od samego początku. Czas od jesieni roku 2020 i dalej rok, w którym jesteśmy, 2021, to jest czas na przygotowanie dokumentacji technicznej. Przypomnę, że jest to duże zadanie, około 13 kilometrów czy 12 kilometrów. Duże zadanie, część tego zadania, to zadanie będzie jakby realizowane w kilku, można powiedzieć, etapach w sensie dokumentacyjnym. Część będzie przebudowana, część będzie budowana, a część będzie remontowana. Bo stan tej drogi też jest różny. W związku z tym będą inne, pewnie różne prawne możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Czy to będą pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie, czy może nawet zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Stąd też ten rok 2021 to jest dokumentacja techniczna, a tak naprawdę wykonanie po uzyskaniu pozwolenia na budowę to jest koniec pewnie tego roku i rok 2022 i w tym czasie będzie inwestycja zakończona, opłacona i rozliczona. I tutaj no, proszę państwa, no, wykonawcy, panie radny, wykonawcy, nikt na siłę nie przymuszał do podpisania takiej umowy i póki co w ciągu bieżącego roku wykonawca nie ponosi jakichś wydatków, bo pracuje nad dokumentacją techniczną. Tutaj w tej sprawie się nic nie zmieniło, stąd też takie są zapisy w wieloletniej prognozie finansowej, o czym już pani skarbnik mówiła, że gro wydatków to jest rok 2022 i tak planujemy zakończyć tą inwestycję. Dobrze, dziękuję dla pan starosty. Czy pan radny już rozumie sprawę? Proszę? Nie ma pytań. Dziękuję. Czy są pytania? Dziękuję dla pana starosty. Pan Jarosław Kłosza, bardzo proszę. To może ja. Zenek. Bardzo proszę, panie Zenonie. Wracając do tej drogi, o której przed chwilą mówiliśmy, to ja Wysokiej Radzie przypomnę, że myśmy w ubiegłym roku otrzymali na tą drogę 2,5 miliona złotych dotacji. Z tego co wiem, te dotacje powinny być rozliczone nie później niż
styczniu roku następnego. Chciałbym się dowiedzieć, w jakim stopniu te pieniądze zostały wykorzystane. Dalej, do pani skarbnik. Cieszy mnie aż tak duże prognozy finansowania inwestycyjnego powiatu, ale chciałbym się dowiedzieć, czy prognoza finansowa została stworzona w oparciu o nasze marzenia i dążenia do realizacji naszych zadań, czy też może są poparte odpowiednimi dokumentami, porozumieniami bądź też decyzjami o przyznaniu środków finansowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy tu pani skarbnik odpowie, czy może pan starosta? Ale nie będziemy pan starosty męczyć, może pani skarbnik spróbuje. Panie przewodniczący, szanowni państwo, wieloletnia prognoza finansowa, tak jak budżet, zgodnie z podjętymi przez Radę uchwałami co do trybu prac, jest opracowywana w oparciu o wnioski składane przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz w oparciu o wnioski składane przez poszczególne wydziały po zatwierdzeniu przez zarząd. I tej zasady przestrzegam, więc kto pisał marzenia lub nie pisał marzeń, ja nie jestem w stanie stwierdzić. Ja mam dokumenty na te wszystkie pozycje, które zostały wprowadzone. Dziękuję. Dziękuję, pani skarbnik. Bardzo proszę, panie Zenonie. Ja chciałbym tylko chciałbym, żeby nasza dyskusja była oparta. Mikrofon włączyłeś? Włączony. Chciałbym, aby nasza dyskusja była oparta o jakieś fakty, nie coś, co jest trudne do określenia. Dzisiaj na sesji pani skarbnik przedstawiła nam zmiany, jakie w zakresie zadań inwestycyjnych. I tutaj dla mnie zaskoczeniem jest fakt, że na koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy duże środki finansowe na zadania inwestycyjne, natomiast większość zadań inwestycyjnych z roku bieżącego przesuwamy na rok 2022 albo dalej. Więc chciałbym znaleźć odpowiedź, dlaczego, jeżeli mamy tyle pieniędzy, to powinniśmy realizować. Dlaczego przesuwamy je na lata następne? Dziękuję bardzo. Jeśli mogę ja tutaj, na przykład ta inwestycja jedwabne, to będzie rozliczona w 2022 roku. Tak tu pan starosta powiedział, w związku z tym te pieniądze są przesunięte. No tak mi się wydaje. Ale ja już nie wracam do tej drogi, bo dla mnie odpowiedź pana starosty była wiążąca i konkretna. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, co z tymi 2,5 milionami złotych, które otrzymaliśmy do realizacji w roku ubiegłym. Dziękuję. To jeśli pani skarbnik odnośnie tej dotacji, którą otrzymaliśmy po prostu na co? O, panie Szobłowski, poproszę, panie starosta. Panie przewodniczący, panie radny Białbrzeski, tak odpowiem. W ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na udział własny w realizacji tej inwestycji w wysokości 2,5 miliona złotych. Zostało podpisane w tej sprawie porozumienie, umowa. Umowa z wykonawcą, między zarządem dróg a wykonawcą, przewidywała udzielenie, wydatkowanie tych środków w formie zaliczki i tak te środki zgodnie z umową zostały w roku 2020 wydatkowane. Mówimy o tej zaliczce. Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim tej dotacji. Nie było innej możliwości jakby wykorzystania tej dotacji, w związku z tym, że ona była dość późno przyznana, późno była podpisana umowa w tej sprawie i tak ta inwestycja jest realizowana. To tak w odpowiedzi na to pierwszą część, a to co tutaj jeszcze pan radny dopytywał o te środki, które otrzymaliśmy. Proszę państwa, te dwa instrumenty, z których pieniądze pochodzą, czyli Fundusz Dróg Samorządowych, z którym mamy już trochę doświadczenia, bo trzecia edycja w tej chwili jakby rozpoczęła się, czyli nabór odbył się do trzeciej edycji. I podobnie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, ten nowy instrument, tak zwany covidowy, który pojawi się, przewiduje takie oto rozwiązania. Wynika to z ustawy i z uchwały Rady Ministrów, że
w przypadku Funduszu Dróg Samorządowych środki dla samorządu, środki finansowe, wojewoda podpisuje po przedłożeniu dokumentów, gdzie załącznikiem do tych dokumentów jest podpisana umowa na wykonanie zadania. Już wtedy wojewoda przekazuje te pieniądze, natomiast Fundusz Dróg Samorządowych to jest taki instrument jakby pozabudżetowy, tak jak sama nazwa wskazuje, fundusz, gdzie zakłada się realizację inwestycji w cyklu jednorocznym, czyli 12 miesięcy lub też wieloletnim. I część z tych zadań, które realizowaliśmy wcześniej, ja przypomnę, że korzystając z tych instrumentów, to proszę Państwa, w ciągu 2 lat to wykonaliśmy ponad 30 kilometrów dróg, remontów, przebudów. Kolejne są zakontraktowane. I one już na tym etapie były planowane do realizacji w ciągu 12 miesięcy i okresu dłuższego, stąd też w wieloletniej prognozie finansowej tak zostały zapisane, co wcale nie oznacza, że jeśli myśmy je dostali jeszcze w roku ubiegłym, to mamy je wykorzystać teraz, bo nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Podobnie wygląda sytuacja, może trochę inaczej, z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, gdzie te środki już dwukrotnie, najpierw to było, przypomnę, około tam 2 miliony 260 tysięcy i później 7 milionów złotych. Te pieniądze zostały przekazane na rachunek powiatu, natomiast ich realizacja zgodnie z naszym planem i zgodnie z założeniami tych funduszy przebiega w latach, poszczególnych latach. No, tak to wygląda. Tutaj nie mamy jakiegoś takiego komfortu, że mamy pieniądze, tu już je wydajemy, bo nawet nie możemy często, bo musimy się przygotować od strony dokumentacji, od strony pozwolenia na budowę. Tak te instrumenty po prostu działają. Nie mamy na to, naprawdę nie mamy na to żadnego wpływu. To są instrumenty rządowe wspierające. Tutaj nas i chwała za to, że takimi pieniędzmi możemy dysponować i te zadania realizować. Natomiast no, ten cykl inwestycyjny czy czas musi być taki przewidziany, jaki został tutaj zapisany. Dziękuję. Ja pan Karolczyk, czy pan Zenon jest zadowolony z odpowiedzi? Tak, dziękuję. Informacje, jakie uzyskałem dzisiaj odnośnie zarówno WPF-ki, jak i budżetu, nie pozwalają mi na podjęcie decyzji pozytywnej do przyjęcia tych dokumentów. Zbyt mała informacja w materiałach przesłanych, no i nie do końca informacja, jaką otrzymujemy dzisiaj. Ja rozumiem, że zarówno pan starosta, jak i pani skarbnik nie mogą nam udzielić, bo nie są na stanowisku pracy. Natomiast no, dziwi mnie pośpiech tej decyzji, że w styczniu musimy uchwalić budżet. Wcale nie musimy. Możemy to uchwalić i w terminie zdecydowanie późniejszym, kiedy byśmy i my radni mieli pewną informację i zarząd powiatu także mógłby właściwie przygotować dokumenty do tak ważnych decyzji, jakim jest budżet i WPF-ka. No nie oszukujmy się, dzisiaj ja nie uzyskałem informacji na ten temat. Ja przepraszam, już nie będę na ten zwracał, natomiast chciałem wszystkim chorującym życzyć szybkiego powrotu do zdrowia, bo jeszcze my dzisiaj dodajemy trochę... No właśnie, o to chodzi. Nie wiem, kto był pierwszy, czy pan Jarosław, czy pan starosta jeszcze to prosił. Pan Jarko, bardzo proszę. Jarko, włączę chwilkę. Bo jest pozwól. Słychać mnie? Słychać, bardzo dobrze. Tak, to ja tak również przyłączam się przede wszystkim wszystkim tutaj do tych życzeń, żeby wszyscy do zdrowia i z rodzin ich wrócili do zdrowia, bo to jest najważniejsze. Ale żeby tu już te pewne dyskusje ukrócić, to chciałbym sprecyzować pewną rzecz, która tu parę razy była poruszana. Chodzi o tę drogę, bardzo ważną, najważniejszą, która padła kiedyś na sesji Bizna Jedwabne. Wiemy, że 2,5 miliona dzięki staraniom pana starosty dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na zaliczkę. Płaciliśmy to zaliczkę i ta kwota została wpłacona. Okej, okay. Ale z informacji, które krążą. Wiem, że rozliczenie miało nastąpić do 15 grudnia tego roku. Zostało nierozliczone w terminie, została rozliczona ta zaliczka
28 grudnia. Mam pytanie takie, bo to też jest w tej prognozie finansowej, tu nie widzę zabezpieczenia. Będziemy musieli prawdopodobnie zwrócić tę kwotę. Jeżeli będziemy musieli zwrócić, to czy mamy środki własne na to, żeby to oddać, czy kredytem będziemy musieli wesprzeć? Przypuszczam, że tą kwotę ponownie dostaniemy, bo starania pana starosty i przychylność Urzędu Marszałkowskiego doprowadzi do tego, że dostaniemy, ale jest związane z tym, czy z tego powodu poniesiemy jeszcze jakieś dodatkowe koszty, bo tej umowy nie widzieliśmy podpisanej między... Znaczy, może nie żądaliśmy, może nie było takiej potrzeby. Czy będą do odsetki, jeżeli tak, to jakie są zapisane w umowie i jakie są kary umowne w tym wszystkim? I to trzeba zakończyć tę dyskusję, bo będziemy krążyli cały czas wokół pewnego tematu. Dziękuję. Myślę, że tak, panie, ja rozpadę tą dyskusję. Czy pani może pytanie? Ja nie wiem, kto. Panie przewodniczący, czy ja mam głos, tak? Bo... No nie wiem, czy pan. No niech pan. Dobrze, jeśli pan. No. Nie chcemy pana męczyć za bardzo, bo widzimy. Nie, no nie słyszałem przez moment, co pan mówi. No. Nie słyszałem. Dziękuję tutaj panom przedmówcom na początku za życzenia zdrowia. Rozumiem, że one, te życzenia między innymi do mnie były kierowane, bo drugi tydzień jestem w zamknięciu w domu, choruję na COVID-a. Jeszcze tak nieszczęśliwe rodzinę pozarażałem, ale to poza. Proszę państwa, to tak, to pytanie do pana, znaczy pytanie pana radnego Jarosława Kuleszy, bardzo dziękuję za to pytanie. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, jesteśmy w tej chwili na etapie rozliczania tej dotacji z Urzędem Marszałkowskim. Prawdą jest, nie wiem skąd takie informacje tutaj pan Kulesza posiada, ale prawdą jest, że z racji COVID-a tak naprawdę wykonawca inwestycji spóźnił się z przedłożeniem gwarancji zabezpieczenia przekazania zaliczki. Stąd nastąpił poślizg nie z wypłaceniem, a z rozliczeniem zaliczki. W tej chwili składamy wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie. Wierzę, że zakończy się to sukcesem, bo umowa podpisana między Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Łomżyńskim w tej sprawie daje takie furtki związane właśnie z COVID-em na to, aby można było tą dotację w właściwy sposób rozliczyć. I teraz już kończąc może ten temat. Proszę państwa, po zakończeniu tych rozmów i z Urzędem Marszałkowskim ja państwa poinformuję oczywiście, jak sprawa została zakończona. To myślę, że to na dzień dzisiejszy to wyjaśnia sprawę. Dziękuję dla pana starosty. Panie Jarku, wszystko tak, jasne. Dziękuję panu starosty. Czy jeszcze, bardzo proszę, pan Żalik. Dziękuję za pytanie. Się wzięło w zapisach o poprawce do projektu Urzędu Marszałkowskiego w 2021 roku, zapis w paragrafie 63.00. Minus 2 387 141 zł i tutaj jest opisane. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Czyli to już chyba wiadomo, że trzeba będzie zmienić. Oddać. Ale to przed chwilą pan tłumaczył, że po prostu jak gdyby. Panie starosto, może pan jeszcze raz odnośnie tej sprawy. To znaczy, panie przewodniczący, ja myślę, że to tutaj dokładnie to pani skarbnik wyjaśni, ale zresztą o tym mówiła zaraz wcześniej. Mówiła o tych zmianach, które wynikają z tego, że projekt budżetu był pisany 3 miesiące wcześniej, a dzisiaj mamy inną sytuację. I te pieniądze, które wpłynęły w roku poprzednim,
w roku 2021 nie mogą być wpisane po stronie dochodów. I podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o porozumienia z gminami, bo w październiku czy w listopadzie mieliśmy inną sytuację niż mamy na koniec stycznia, jeśli chodzi choćby o podpisywanie porozumień. I tutaj nic się nie zmieniło. Żaden z samorządów gminnych, z którymi jesteśmy no powiedzmy w porozumieniu przy realizacji inwestycji, nie wycofał się z żadnych deklarowanych wcześniej udziałów. Tutaj się nic nie zmieniło. Zmieniło się tylko to, że jesteśmy w innym momencie czasowym. A nie wiem, no jeśli tak bardziej szczegółowo, to pewnie pani skarbnik będzie mogła się tego odnieść. Dziękuję, pani Celowskiej. Uprzejmie. Ja się opieram tylko na dokumentach, które zostały przejęte przez nadzór 21 stycznia. I te zapisy są w dokumentach przyjętych przez nadzór 21 stycznia, więc to nie jest historycznie, to jest świeżo. Może pani skarbnik, jeśli... Tak, tylko niewyraźnie słyszałam, o który zapis z uchwały pani... zarządu panu chodzi. 21 stycznia? Tak. To są dotacje z gmin i prawdopodobnie w związku ze zmianą wartości zadań inwestycyjnych i zmianą wartości dofinansowania uległ zmianie udział gminy. W tej chwili nie bardzo wiem, o której pozycji pan mówi w tym momencie, ale podejrzewam, że z tego co słyszę w 6300 to są dotacje z gmin. One zostały ponownie przeliczone w związku ze zmianami, które są w wartości i w zadaniach, które były przyjęte na realizację. Dziękujemy. Czy pan zrozumiał? Dziękujemy panu bardzo. Właśnie, no dziękujemy. Dziękujemy pani skarbnik. Czy będą jeszcze pytania? Dziękuję, nie widzę. Zapoznam Państwa z uchwałą składu orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy będę pytał, czy mam czytać całość, czy te dwie strony, końcówkę? Panie Przewodniczący, opinia. Opinia, dobra. Uchwała numer 200311/115/20 skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2021-2027. Opiniuję pozytywnie przedłożony przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027, przekazując jednocześnie uwagi zawarte w uzasadnieniu. Uzasadnienie. Czy czytać, czy damy spokój? Pytam. Czy są... Czytać, tak? Nie. Nie, tak? No bo to jest ze strony. Opinia jest pozytywna w każdym razie. Dobra. Dziękuję. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie. Proszę. Bardzo proszę panią na mnie. Nie zgłosił. Co? A, przepraszam. Proszę o zabranie głosu pana Adama Zaczka, przewodniczącego Komisji Budżetu, o przedstawienie opinii komisji. Opinia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027. Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027 wraz z poprawkami z dnia 21 stycznia i 26 stycznia 2021 roku
oraz po analizie materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień głównego specjalisty Justyny Maria Grzęda w zastępstwie skarbnika Grażyny Kołodziejskiej postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2021-2027. Opinia nie była jednoznaczna i wszyscy członkowie nie byli za. Jednocześnie chciałem nadmienić, poinformować wszystkich, że opinia dotyczyła projektu składanego w Rzeszu przed wprowadzeniem autoprawy. Czyli znacząco tamten moje podstawy, które mówię. Dziękuję. Dziękuję. Pani Agnieszka, bardzo proszę. Ja przepraszam bardzo, panie przewodniczący Komisji Budżetu, ale my w dniu wczorajszym mieliśmy autopoprawkę i pracowaliśmy, opiniowaliśmy już ten projekt uchwały, mając tą autopoprawkę przecież. I wydaliśmy pozytywną opinię. Opinia pozytywna. Pani Agnieszko, ja tylko zwróciłem uwagę, że Regionalna Izba Obrachunkowa swoją opinię wybierała w projekcie Czy pani Agnieszka jeszcze chciała coś powiedzieć? Dziękuję. Pan Piesław Olszewski jeszcze. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja nie dosłyszałem końcówki wypowiedzi pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Czy można by było poprosić, bo było takie mało zrozumiałe dla mnie. Panie przewodniczący komisji, jak gdyby pan powtórzy. To znaczy, chodzi mi o to, że słyszalność była naprawdę słaba. Pan Piesław Olszewski nie słyszał. Chodzi o końcówkę wypowiedzi pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Tak. Bardzo proszę, spokojnie. Tak? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Komisja zaopiniowała pozytywny projekt. Czy pan Wiesław Olszewski chciał jeszcze coś powiedzieć? Tak. Chodziło mi o wyjaśnienia dotyczące autopoprawki. To był pan tutaj powiedział, że poprawka była i jak gdyby głosowanie było, więc. Ja tylko stwierdziłem, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, mówiąca, że jest pozytywna, dotyczyła projektu wieloletniej prognozy finansowej przez sławy pierwotnej. Czyli no oczywiście, że tak. Czyli bez autopoprawki, tak to należy rozumieć? Oczywiście, bo była wcześniej przecież. Wcześniej dziękuję była. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana Wiesława. Czy ktoś jeszcze chciał? Proszę. Nikt, dobra. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2021-2027. Pytam kolejno wszystkich radnych. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Białobrzeski Zenon. Pan radny. Wstrzymuje się. Pan Dębek Sobolik. Jestem za. Dziękuję. Pani Dziewczyńska Maria. Jestem za. Dziękuję. Pan Burad. Jestem za. Dziękuję. Pan Kuleszka Jarosław. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Włodkowski Antoni. Wstrzymuję się. Pan Łomotowski Sławomir. Wstrzymuję się. Pani Masłowska Wiesława. Wstrzymuję się. Pan Olszewski Wiesław. Jestem za. Pan Polkowski Kazimierz. Jestem za. Pan Szabowski Lech. Rostan. Jestem za. Pan Szymanowski Rosław. Jestem za.
Pan Zaczek Adam. Jestem przeciw. Pani Zdójczyk Agnieszka. Jestem za. Kuczyński Jan jest za. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana za 9 głosami, 1 przeciw i 5 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Przerwa. Przerwę. Bardzo proszę, panie Jegoranczyk. Dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję.
Wyciszony. Jedziemy, panie damie. Włączamy. Jedziemy. Miruś, Mirek, obiad idzie dopiero. Widzę ciebie. Włączamy, panie damie, jedziemy. Już. Przechodzimy do punktu piątego. Wznawiamy obrady. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2021 rok. Proszę o zabranie głosu panią Grażynę Kołodziejską, skarbnika powiatu. Bardzo proszę, panią skarbnik. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uchwała numer 65 łamane na 309 z 13 listopada 2020 roku. Został państwu przedstawiony projekt budżetu na rok bieżący. Następnie uchwałą numer 72 z 21 stycznia roku bieżącego przedstawiona została państwu propozycja autopoprawki do projektu budżetu. Przedstawione zmiany dotyczą zarówno załączników, jak i samej treści uchwały budżetowej zgodnie z opisem przedstawionym. I może tylko przedstawię łączne kwoty. Dochody ogółem ulegają po autopoprawce zmniejszeniu o kwotę 14 987 998 zł i po zmianach dochody będą wynosiły 42 336 573 zł. Wydatki ulegają, ogółem wydatki ulegają zmniejszeniu o 12 219 530 zł i po zmianach będą wynosiły 47 366 047 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetowy również ulegnie zmianie i będzie on wynosił 5 029 000 474 zł i 45 groszy, czyli w stosunku do pierwotnego deficyt ulega zwiększeniu o 2 768 468 zł. Odpowiednio ulegają zmianie również wysokości rezerw. Głównie chodzi tu o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 50 tysięcy w celu zachowania relacji, które są wymagane ustawą. Rezerwa ogólna musiała zostać zmniejszona. Poza tym podane zostały kwoty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki będą pokrywały wydatki roku bieżącego, środki z roku ubiegłego. I pozostały deficyt będzie pokryty w punkcie wskazane zostały źródła pokrycia deficytu, ponieważ deficyt roku przyszłego będzie pokryty zarówno środkami z Funduszu Ochrony Środowiska, z Funduszu Inwestycji Lokalnych, z nadwyżki budżetowej z rat ubiegłych oraz środków unijnych. Odpowiednio poszczególne zapisy zostały dostosowane, natomiast w tej chwili chciałabym przejść do szczegółowego omówienia tych zmian najpierw, które zostały zaproponowane.
Pierwsza zmiana to jest w zakresie i dochodów, i wydatków w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Niestety dopiero w bardzo późnym terminie udało nam się uzyskać informacje z miasta co do wysokości dotacji, którą miasto przeznaczy na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z czym musieliśmy zmniejszyć budżet Powiatowego Urzędu Pracy po stronie dochodów w ramach porozumień o 239 294 zł. I odpowiednio po stronie wydatków o tę samą kwotę w ramach porozumień zmniejszamy w PUP-ie i o kwotę 193 663 zł po stronie wydatków zadań własnych, gdyż wydatki na Powiatowy Urząd Pracy z miastem rozliczamy zgodnie z wcześniej zawartą umową wskaźnikiem procentowym ludności. Druga zmiana po stronie porozumień to jest zwiększenie o 30 tysięcy złotych dotacji, którą planujemy otrzymać z Urzędu Miasta dla Regionalnego Ośrodka Kultury na muzyczne dni Drozdowo. W związku z czym te dwie pozycje zostały wprowadzone zgodnie z projektem budżetu miasta. Po stronie dochodów w ramach zadań własnych jest rozdział 614 publiczny transport zbiorowy. Wprowadzone zostały dwie kwoty na łączną wartość 327 380 zł. Pierwsza kwota 211 460 zł dotyczy środków, które otrzymamy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dofinansowanie do nowo uruchomionych połączeń na terenie powiatu i 115 920 zł jest to udział gmin, które będą dofinansowywały wydatki związane z uruchomieniem tych połączeń. Są to połączenia na linii Stare Kupiski-Nowogród, Stare Kupiski-Zbójna i Piątnica Poduchowna-Widzna. Po stronie dochodów w rozdziale 614, podejrzewam, że to jest to, co pytał pan Zaczek, paragraf 6300 ulega zmniejszeniu o kwotę 2 387 141 zł. Są to dotacje celowe, które otrzymamy z gmin. Te dotacje ulegają zmniejszeniu, tak jak wspomniałam, ponieważ zmieniła się wartość realizowanych w roku 2021 zadań inwestycyjnych. Znacznie uległa obniżeniu wartość tych zadań, które były planowane w pierwotnej wersji w ramach przedsięwzięć. I odpowiednio paragraf 6350, czyli środki z Funduszu Dróg Samorządowych, również ulegają zmniejszeniu o 12 718 943 zł, czyli te dwie pozycje ze sobą korelują, ponieważ montaż finansowy tych zadań jest zawsze taki, jak już Państwu jest wiadomo, czyli udział środków zewnętrznych, udział gminy i wkład własny. Po stronie wydatków zmiany, które są w ramach porozumień o Powiatowym Urzędzie Pracy, już wspominałam, że się zmieniła kwota dotacji miasta. W rozdziale 92109 Regionalny Ośrodek Kultury zwiększenie o 30 tysięcy środków dla nich. Następnie gospodarka leśna
jest zmniejszenie o kwotę 3343 zł, ponieważ to są środki, zadanie finansowane w ramach Funduszu Ochrony Środowiska, a po zamknięciu roku ubiegłego wiemy, że ten fundusz uległ nieznacznym zmianom środki, więc tu już zostały dostosowane wydatki. Następny rozdział 604, lokalny transport zbiorowy, po stronie wydatków 327 380 zł. Są to szacowane kwoty wydatków, jakie będziemy musieli ponieść na uruchomienie tych linii. Dopiero po jakimś czasie, po wpływach z biletów, będziemy widzieli ostateczne rozliczenie w tym zakresie. W rozdziale 614 drogi publiczne zmniejszenie wydatków jest o 12 692 389 zł. W tym zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące o 528 tysięcy. To jest związane ze zmniejszeniem środków na wydatki bieżące na zadania remontowe, a kwota 12 164 389 zł dotyczy zmian w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone, to od razu w poszczególnych rozdziałach zostały wprowadzone w paragrafie 47.10 środki na pracownicze plany kapitałowe. Łącznie we wszystkich działach przewidywane wydatki w tym zakresie wynoszą 6859 zł, czyli na chwilę obecną zainteresowanie pracowników jest niewielkie w tym zakresie. Poza tym w rozdziale 852.32 Centra Integracji Społecznej, to co tłumaczyłam już przy WPF-ce, zostały wprowadzone środki, które stanowią oszczędność z roku ubiegłego. I zadania własne Powiatowy Urząd Pracy. W rodzinach zastępczych zostały zwiększone wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek, ponieważ tutaj mogą być wyższe wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. I to są zmiany, które zostały wprowadzone, plus przesunięcia w załączniku wydatków majątkowych, które już wcześniej były przedstawiane, i pozostałe załączniki, czyli załącznik dotacyjny, załącznik przychodowy uległy zmianie, tak jak Państwo żeście otrzymali, czyli to, co wcześniej wspominałam, że pokrycie deficytu 5 029 474 zł będzie miało miejsce z różnych funduszy, co w załączniku numer 4 zostało konkretnie kwotami Państwu przedstawione. I myślę, że to są takie najistotniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone do budżetu. W pozostałym zakresie, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, żeśmy się starali racjonalnie, oszczędnie planować zarówno dochody, jak też i wydatki. Natomiast no, realnie jak budżet będzie wyglądał w trakcie roku, to jeszcze będziemy widzieli, bo zawsze wprowadzane są jakieś zmiany, szczególnie w obecnej sytuacji, gdzie ciężko jest przewidzieć możliwość uzyskania dochodów, zarówno udziałów, jak i subwencji. Dlatego cały budżet był planowany oszczędnie i na bezpiecznym poziomie. Dziękuję. Dziękuję dla pani skarbnik. Poproszę pan radny Sławomir Łotowski. Zgłaszam się. Panie przewodniczący, pani skarbnik, ja tutaj mam kilka pytań do tego aneksu do budżetu. Pierwsze pytanie to też może trochę do zarządu. Chciałbym zapytać, dlaczego zarząd nie
próbował aneksować porozumienia podpisanego z Urzędem Marszałkowskim, wiedząc, że kończą się terminy ten 15 grudzień, żeby te środki jednak pozostały w naszym budżecie na ten rok. Z informacji z Urzędu Marszałkowskiego mam, że gdyby taki aneks płynął, po prostu te środki by zostały nam tutaj udostępnione, przekazane. To jest pierwsza sprawa. I następne pytanie dotyczy punktu 19. Tutaj zostało wprowadzone takie zadanie dotyczące gminy Łomża. Dokładnie chodzi tutaj o prawdopodobnie przebudowę drogi powiatowej wraz z obiektem znajdującym się na tej drodze. To też jest jak gdyby jakaś tam kontynuacja moich pytań, które były wcześniej. Ja też na koniec odniosę się do tego, ale chodzi mi o to, że zostały tutaj wprowadzone dodatkowe środki w kwocie 120 tysięcy złotych na dokumentację. Dlaczego pytam o to? Ponieważ nie dopatrzyłem się w WPF-ce, że to zadanie będzie dalej kontynuowane. Więc rozumiem, że zostanie przygotowany projekt i nic poza tym. To jest jedno pytanie, więc czy warto robić projekt, jeśli nie planujemy w WPF-ce dalszej inwestycji. Ale to mówię jeszcze w interpelacjach, też będę miał pytanie, bo składałem interpelacje na poprzednich sesjach. Następne moje pytanie też jest, zawsze mówiliśmy o jakimś takim obiektywnym i równym traktowaniu wszystkich samorządów, więc ja tutaj mam pytanie dotyczące punktu 14, w którym to dokonywana jest taka, będzie wykonywana inwestycja na Kobylin, gdzie jest duże, gdzie są duże dysproporcje, jeśli chodzi o wkład własny instytucji, które będą współbudowały tą drogę. No, inwestycja za 2 miliony, z czego z naszego budżetu idzie prawie 1,6 milion. Następne pytanie dotyczy punktu 13. Inwestycji za 3900, z czego my z własnych środków finansujemy w kwocie 3 100 000, a dotacja z gminy wynosi 850 tysięcy. I również 12 punkt, inwestycja za 2 350 000, z czego my z własnych środków pokrywamy w kwocie 1 800 000, a dotacja z gmin jest na wysokości 490 tysięcy. Dlaczego są takie dysproporcje? Dlaczego jedne gminy dokładają mniej więcej tyle samo, co wkład z naszego samorządu, czyli powiatu, a nawet więcej? No, dla mnie to jest troszeczkę niezrozumiałe. I tak jak już wiele razy mówiłem o jakieś takie równe traktowanie, niestety tutaj nie ma swojego odzwierciedlenia. Czy żeby dostawać takie różnice dotacji do dróg, to trzeba być w zarządzie powiatu, bo śmiem twierdzić, że tak to wygląda. Dziękuję. Dziękuję panu. Zgłaszał się pan starosta. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, panie radny. Ta pierwsza część pytania, ja już na to odpowiadałem przy poprzednim punkcie i tak jak powtórzę jeszcze raz, po zakończeniu rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim państwo otrzymacie informację w tej sprawie. Natomiast dalej, kolejne części pytania. Most. Tak, gmina Łomża, gmina Zambrów, powiat łomżyński. Ja o tym też państwa informowałem wcześniej. Spotykaliśmy się na poziomie władz samorządowych tych trzech samorządów w roku ubiegłym. Podjęliśmy pewne zobowiązania co do realizacji inwestycji w postaci przebudowy, czy budowy, przebudowy mostu w miejscowości Milewo wraz z dojazdami. Wszystkie trzy samorządy wymienione przeze mnie wyraziły akces współuczestniczenia finansowym w tym przedsięwzięciu. Natomiast na dzień dzisiejszy no nie byliśmy w stanie określić sposobu ostatecznego sfinansowania tej inwestycji.
Przypomnę tak historycznie inwestycję podobną, którą zrealizowaliśmy w roku bieżącym, czyli most w Dobrzyjałowie i wraz z dojazdami od strony Dobrzyjałowa i dalej w kierunku miejscowości Pieńki Borowe w gminie Jedwabne. To zadanie było finansowane z kilku źródeł. Budżet powiatu łomżyńskiego, budżet gminy Piątnica, budżet gminy Jedwabne, rezerwa ministra infrastruktury i fundusz dróg samorządowych. Taki montaż finansowy musieliśmy wtedy złożyć i to było skuteczne, udało się, zakończyło się sukcesem, inwestycja została zrealizowana. Na dziś wiedzę mamy też niewystarczającą, żeby cały montaż finansowy w tej chwili napisać i zaproponować wpisanie tego do wieloletniej prognozy finansowej. Prawdopodobnie, tak przynajmniej widzę to ja na chwilę obecną, spróbujemy zrealizować dokumentację techniczną w ciągu tego roku, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pewnie początek roku przyszłego. Inwestycja mostowa jest dość skomplikowana w sensie proceduralnym, bo wymaga pozwolenia wodnoprawnego i tak dalej, i tak dalej. W miesiącu marcu zakładamy w roku 2022 złożenie wniosku o dotację z rezerwy ministra infrastruktury. Nie znamy na dziś założeń w sensie wysokości dotacji. W latach poprzednich było to 50% wartości przedsięwzięcia, ale te założenia są przyjmowane przez ministra zawsze przed ogłoszeniem naboru wniosków. Stąd też nie wiemy na dziś, jaki poziom dofinansowania będzie możliwy. Wcześniejsze doświadczenia były nasze i innych samorządów takie, że dojazdy do mostu były nieograniczane tak naprawdę ilością kilometrów czy metrów. Później zostało to zmienione do 1 kilometra, dlatego musieliśmy na przykład na tych pieńkach to weryfikować. Proszę Państwa, wszystko jest przed nami. Natomiast nie jest tak, że robimy dokumentację na półkę. Nigdy takich decyzji nie podejmowałem. Wszystkie trzy samorządy i nasz, ale Zambrów i gmina Łomża są zdeterminowane do tego, żeby tę inwestycję w ciągu tej kadencji zrealizować. Tak to wygląda. Proszę Państwa, i teraz Panie Radny, tutaj dalej, no kilka punktów podniesionych, ale proszę dokładnie doczytać. Pod tymi tabelami są odnośniki, są gwiazdki i można sobie doczytać, co wchodzi w skład środków własnych. I to są, proszę Państwa, te pieniądze, o których Pani Skarbnik mówiła już kilkakrotnie dzisiaj, czy ja mówiłem, czyli pieniądze, które wpłynęły w roku ubiegłym do naszego budżetu ze środków pomocowych i one są w tej chwili po stronie powiatu. One są po stronie powiatu i tak to tutaj wygląda. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale mówię to już może dziesiątki razy. Od początku tej kadencji tylko jeden był przypadek, kiedy odstąpiliśmy od takiego solidarnego podziału w udziale własnym przy realizacji inwestycji. Już nie będę wymieniał, która droga, bo to nie ma sensu. No ale i proszę Państwa, tego się trzymamy i jeszcze raz mówię, do tej pory nie było żadnego wyłomu w tej sprawie. Wierzę, że tak nadal będzie i nie ma tutaj żadnego priorytetowego traktowania którejś z gmin. Ze wszystkimi jesteśmy umówieni w taki sam sposób i wszyscy samorządowcy tego do chwili obecnej trzymają się. Dziękuję. Dziękuję dla Pani Starosty. Czy Pan jest słowy mi, że Pan chciał jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Halo, słuchaj mnie. Panie Starosto, ja rozumiem i tutaj jest informacja, że ja to doczytałem, akurat ten punkt 12 z gwiazdeczką. Niemniej jednak no, po tej prawej stronie RDS-u nie było nic wpisanego. Jeśli natomiast chodzi o ten Urząd Marszałkowski, no to tak naprawdę to Pan nam nie udzielił informacji, że nie aneksowaliście tego, bo mogliście to zrobić. Więc już teraz ja udzielam. I
jeszcze dotycząca właśnie tego mostu. Chciałbym się zapytać, kiedy było takie spotkanie z samorządowcami, którzy by mieli jak gdyby współuczestniczyć w budowie tej drogi, tego obiektu mostowego? Bo to jest dla mnie dość ważne. Ja przypomnę, że ja już kilka lat temu monitorowałem o właśnie działania na tej drodze i na tym moście. Niemniej jednak takich działań nie było. Cieszę się, że już są jakieś środki na wykonanie dokumentacji. Niemniej jednak z troszeczkę z obawą podchodzę do tego, co dalej z tym będzie. Ja może już od razu nie będę zabierał głosu w interpelacjach, ale też dodam, że dostałem odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych. No i tam się oczywiście odwołuje do tego, że są sprawy covidowe, nie ma pieniędzy, nie ma środków, aczkolwiek to w zupełnie inny sposób widzimy. Poprzez budowę tylu dróg i tylu inwestycji i tak budżet nam spuchł przez różnego rodzaju środki rządowe. Niemniej jednak jest na tym moście wstawione ograniczenie do 2,5 tony. Rolnicy, żeby dojechać do swoich łąk i pól, muszą przejechać kilkanaście kilometrów, więc no tak to wygląda i stąd moje zabiegi o to, żebym im te życie po prostu uprościć i ułatwić. Dziękuję. Myślę, że tutaj była odpowiedź odnośnie tych pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego wyjaśniona. Pan radny wszystkie zrozumiał to, czy? Tak, dziękuję. Dziękujemy. On wyłączył motocykl. Czy jeszcze będą pytania, bo nie widzę. Dziękuję, nie widzę. Zapoznam Państwa z uchwałą składu orzekającą Regionalnej Izby Obrachunkowej. Myślę, że też nie będę całego czytał, tylko opinię przeczytam. Uchwała numer 200310-115 2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat łomżyński. Opinia pozytywna. Projekt uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego na 2021 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawiony w tym projekcie, przekazując jednocześnie uwagę zawartą w uzasadnieniu. Także opinia jest pozytywna. Nie będę czytał, czy Państwo przeczytać całość? Nie trzeba, dobra. Dziękuję. Podpisał. Mając na uwadze przedstawione założenie projektowe, skład orzekający postanowił jak w sentencji przewodniczący składu orzekającego Ewa Czołpińska. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Adama Zaczka, przewodniczącego Komisji Budżetu, o przedstawienie opinii komisji. Bardzo proszę, panie Adamie. Przepraszam, zapomniałem się. Opinia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku. Na poddaniu się z uchwałami komisji branżowej, stwierdzając, iż projekt budżetu opracowany przez Zarząd Powiatu jest zgodny z procedurą przewidzianą w ustawie o samorządzie terytorialnym oraz w ustawie o finansach publicznych. W uwzględnieniu zmian wprowadzonych tą poprawką, planowane dochody budżetowe mogą podjąć 42,336,577 zł, z czego dochody, które bieżące wynoszą 36 milionów. 460 tysięcy
65 zł 40 wydatki majątkowe wynoszą 15 600 000 planowany deficyt budżetu Przewodniczącego. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze w sprawie budżetu? Nie widzę. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2021 rok. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Białobrzeski ze mną. Wstrzymuję się. Pan Dębek Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Teraz będzie pani Tomaja. Za. Dziękuję bardzo. Pan Buraczek. Za. Kuczyński. Jestem za. Pan Kleszny Rocz. Wstrzymuję się. Pan Borkowski Antoni. Wstrzymuje się. Pan Sławomir Łapocki. Wstrzymuje się. Pani Łapocka Wiesława. Wstrzymuje się. Pan Olszewski Wiesław. Za. Dziękuję bardzo. Pan Tolkowski Kazimierz. Jestem za. Dziękuję. Pan starosta Szymowski Lech. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Szymonowski Mirosław. Jestem za. Pan Zaczek Adam. Pani Zuńczyk Agnieszka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok została przegłosowana 9 głosami za, 6 głosami wstrzymującymi się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Proszę o zabranie głosu panią Editę Zawojską, naczelnik Wydziału Rozwoju Społecznego, Społeczno-Gospodarczego i Promocji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej planuje przeprowadzenie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wynika to z przepisów artykułu 49 ustawy o działalności leczniczej, który mówi, że
W przypadku podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorstwem przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w przypadku, kiedy kierownik nie jest lekarzem. Konkurs przeprowadza komisja. Podmiot tworzący wskazuje od 3 do 6 swoich przedstawicieli. Spośród przedstawicieli wskazuje także przewodniczącego komisji. Ustawa, o której już była mowa, i rozporządzenie ministra zdrowia mówi, że członkowie komisji muszą mieć wykształcenie wyższe i minimum jedna osoba musi być lekarzem. Zarząd powiatu, mając to na uwadze, wskazuje, proponuje na członków przedmiotowej komisji następujące osoby. Pani Agnieszka Zduńczyk, przedstawiciel powiatu łomżyńskiego, przewodniczący komisji. Pan Wiesław Olszewski, przedstawiciel powiatu łomżyńskiego. Doktor Wojciech Popławski, przedstawiciel powiatu łomżyńskiego, lekarz. Dziękuję. Tak. Ja wyłączam. W dniu wczorajszym komisja podjęła opinię w sprawie uchwały. Uchwała była pozytywna, niemniej jednak nie wszyscy członkowie pozytywnie zaopiniowali to uchwałę, projekt uchwały. Dziękuję Pani Przewodniczący. Możemy głosować o sprawie oddzielnie. Czy te zaproponowane osoby wyraziły akces? Przepraszam Pani Naczelnik, czy możemy głosować razem wszystkich, czy... No, to jest propozycja zarządu, więc myślę, że chyba wszystkich razem. Wszystkie razem, dobrze. Czy będę jakieś pytanie jeszcze odnośnie zgłaszających? Nie ma, dziękuję, nie widzę. Ja mam pytanie, Panie Przewodniczący, czy te osoby wyraziły akces? A no tak, przepraszam, dziękuję za podpowiedź. Także zapytam. Pani Zduńczyk Agnieszka, czy wyraża zgodę na? Tak, wyrażam. Komisji wyraża. Pan Wiesław Olszewski, czy wyraża zgodę na bycie w komisji? Halo, halo, Panie Wiesławie? A, nie słychać mnie? Nie słychać właśnie teraz. Teraz słychać, tak? Słychać, ale tak. O, dziękuję serdecznie, ale nie. Pan Wiesław Olszewski nie wyraża zgody. Będzie musiał się kogoś angażować. Jak uzgadniane było? Uzgadniane było z tobą na zarządzie, nie wiem, Wiesławie. Przepraszam, ja nie należę do zarządu. Ja, to właśnie, przepraszam mnie, ale czy ktoś z tobą uzgadniał, żeby był w komisji? Zarząd ogólnie podjął decyzję. Aha. Dobra. W związku z tym proszę zgłosić w sali kogoś. Osobie jedną. Pan Kazimierz Polkowski prosi o głos. Chciałem to powiedzieć, że to były propozycje zarządu, a nie, że ktoś musi to być, nie? Czyli to była nasza propozycja, a teraz dopiero jest to odpowiedź, tak? Dobrze, propozycja była. Pan Wiesław Olszewski. Wiesławie, pan wyraża jeszcze raz pytanie, być w komisji, czy? Ale komisja zatwierdziła tę propozycję. No, Panie Antoni, to była propozycja. Pan Wiesław Olszewski nie wyraża zgody. W związku z tym musimy dobrać do komisji jedną osobę. Proponuję w sali zgłoszenie. Pani wicestarosta, bardzo proszę, Pani Mariono. Ja tylko chciałam przypomnieć, że tam są obwarowania, że nie każdy może być tym kandydatem. Musi powiedzieć. Wykształcenie wyższe, tak? Mhm. Okay. Proszę zgłaszać. Ja proponuję panią wicestarostę, panią Marię Dziekońską. Czy pani Maria Dziekońska, pani wicestarosta, wyraża zgodę na bycie w komisji? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo.
Nie ma, a pan lekarz Popławski, nie ma gdzie pana, tak? Więc nie możemy zapytać. Pan doktor wyraził zgodę. Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do... Zapytam tu pana radcy, czy jeśli pan doktor Popławski wyraził wcześniej zgodę, czy musiał tu być osobiście, żeby wyrażać według prawa jako? Mogę tak odpowiedzieć już bez włączania tej aparatury? Tak. Znaczy słuchajcie państwo, no ta zgoda powinna być, tak? W sposób taki jednoznaczny, więc ja myślę ewentualnie, jeżeli jest możliwość skontaktowania się w tej chwili z doktorem, to nie ma problemu. Mamy telefon? To chyba najprędzej by było i najbardziej racjonalnie. Nie słyszymy, a może do mikrofonu, bo to pan nie słyszy. Może cały. Już jest? Tak, słuchamy. Więc słuchajcie, drodzy państwo, zgoda każdego powinna być jasna. Powinna być jasna, a w związku z tym najprostszy sposób, żeby potwierdzić, to byłoby, jeżeli jest taka możliwość, skontaktowania się z doktorem Popławskim. Rozumiem. Celem, ponieważ obrady są zdalne, więc kontakt również. No najprostszy telefoniczny, jeżeli jest taka możliwość, żeby potwierdził, czy chce kandydować. Dobrze. Dziękujemy za... Dziękuję. Pan starosta chciał jeszcze zabrać głos chyba? Tak, widziałem. Tak, proszę państwa, nie ma takiego obowiązku, tutaj panie mecenasie, nie ma takiego obowiązku, żeby kandydat był obecny na sesji. Nie ma też obowiązku, żeby w jakiejś innej formie tą zgodę wyraził, na przykład pisemnej. Taką zgodę pan doktor wyraził w rozmowie telefonicznej na pracę w tej komisji. Zresztą uczestniczył w pracach komisji konkursowej na wybór dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Może taka próba kontaktu telefonicznego jest możliwa jak najbardziej, z tym, że podejrzewam, że nie wiem, czy doktor odbierze telefon, podejrzewam, że jest zajęty swoją pracą, tak jak większość lekarzy. W związku z tym nie wiem, czy jest potrzeba, żeby aż tak daleko sięgać, żeby potwierdzać to, co już pan doktor wcześniej słownie, bo słownie, ale potwierdził. Natomiast zapraszanie jego dzisiaj na sesję to w ogóle byłoby czymś zupełnie niepotrzebnym, bezsensownym moim zdaniem. Dobrze, dziękuję państwu za objaśnienie. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Słucham. Bardzo proszę. Ale my nie słyszymy. Ja bym chciał... Mikrofon niech ktoś włączy. Kto mówi? Panie Adamie, proszę robić mikrofon dłużej. Dobra. Ja nie wiem, czy to jest zabrał, czyś zabrał. Panie przewodniczący, można zabrać głos. Nie widzę tu łapki. Jest łapka, już była i proszę patrzeć, bo jest. Panie Zumanie, bardzo proszę. Więc słuchajcie, żeby ten temat zakończyć, to ja sądzę, że powinniśmy przyjąć tu wypowiedź pana starosty jako pewnik. No nie sądzę, aby tak poważna osoba mówiła coś innego, a czyniła coś innego. Tym bardziej, że członkiem komisji musi być lekarz. Więc ja proponuję, abyśmy przyjęli słowa pana starosty za... Dziękujemy tak, panie Zanowie. Bardzo mądre słowa. Mądrego trzeba słuchać. Tak, przechodzimy do głosowania. Duży rozwój.
Będziemy głosować za całą grupą. Pani Zujczyk Agnieszka, pani lekarz Popławski i pani Maria Dziekońska, pani wicestarosta. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Zenon Białobrzeski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Dębek Pochomir. Jestem za. Pani Dziekońska Maria. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Guralczyk Tadeusz. Jestem za. Kuczyński Jan. Jestem za. Pan Kulesza Jarosław. Wstrzymuję się. Pan Włodkowski Antoni. Jestem za. Dziękuję. Pan Łomotowski Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Pani Masłowska Wiesława. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Olszewski Wiesław. Jestem za. Dziękuję. Pan Polkowski Kazimierz. Jestem za. Pan starosta Szabłowski Lech. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Szymanowski Mirosław. Jestem za. Pan Zacek Adam. Pani Zduńczyk Agnieszka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana 13 głosami za, 2 głosami przeciwnymi. Dziękuję. 2 głosami wstrzymującymi się. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok. Zgodnie z artykułem 38 Statutu Powiatu Łomżyńskiego Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie projekt planu, który Państwo otrzymaliście. Czy są uwagi do projektu uchwały? Dziękuję, nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Pan Białobrzecki Zenon. Głosujemy. Dziękuję. Pan Dębek Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Pani Dziekońska Maria. Jestem za. Dziękuję. Pan Guralczyk Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Kuczyński Jan. Jestem za. Kulesza Jarosław. Dziękuję. Jestem za. Dziękuję. Pan Olszewski Wiesław. Jestem za. Dziękuję. Pan Polkowski Kazimierz. Pan Polkowski Kazimierz. Jestem za. Dziękuję. Pan Szymonowski Mirosław. Jestem za. Pan Zaczek Adam. Pani Zduńczyk Agnieszka. Ja się jeszcze nie wypowiedziałam. Tak? Jestem za. Dziękuję. A ja mówię. Pani Zuńczyk Agnieszka. Już się wypowiadałam. Stwierdzam, że uchwała została przygotowana 15 głosami za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie starosty. A jeszcze, gdzie jest komisja rewizyjna? Rady Powiatu. Rady Powiatu. A, właśnie. Przeciąłem za daleko. Za szybko chciałem. Dobra, tutaj jest 15. Dobra. Przechodzimy do punktu 9.
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok. Zgodnie z artykułem 46 Statutu Powiatu Łomżyńskiego komisje działają zgodnie z planem pracy. Wszystkie komisje plany pracy wypracowali. Zatem chyba się coś pomylił. Dobrze, głosujmy. Nie, teraz. No, rewizję przegłosowaliśmy. Nie, Rady Powiatu Łomżyńskiego. O Boże, przeleciałem. No dobra. No. Ale Rady Powiatu będzie. Dobra, podjęcie w sprawie uchwały zatwierdzenie planu kontroli komisji rewizyjnej. Głosujemy. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Białobrzecki, Zenon. Jestem za. Pan Dębek, Sławomir. Jestem za. Pani Dziekońska, Maria. Za. Zenek, nie zmieniło się, nie zmieniałeś nic? Pan Guralczyk, Tadeusz. Jestem za. Pan Wojtkow, pan Guralczyk, Tadeusz. Pan Kuczyński, Jan, jestem za. Pan Kulesza, Jan Rosa. Jestem za. Pan Wojtkowski, Antoni. Jestem za. Pan Sławomir Łomotowski. Za. Dziękuję. Pani Wiesława Masłowska. Jestem za. Pan Olszewski Wiesław. Jestem za. Dziękuję. Pan Polkowski Kazimierz. Jestem za. Pan Szabłowski Lech. Jestem za. Pan Szymanowski Mirosław. Jestem za. Pan Zaczek Adam. Pan Tuncik Agnieszka. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana 15 głosami za. Przechodzimy do punktu 10. Sprawo. Głosowaliśmy. 8, 9. Dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok. Wszystkie komisje plany pracy wypracowały. Zatem przechodzimy do głosowania. Nie. Nie? Dobra. Łatwa jest. Proszę panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o plan pracy, który państwo otrzymaliście, to tutaj nastąpiła taka drobna pomyłka. Otóż w punkcie pierwszym, drugim chcemy dokonać zmiany. Po prostu poprzez wykreślenie drugiej części zdania w pierwszym punkcie, czyli ostatecznie będzie temat posiedzenia miał następujący kontekst. Rozpatrywanie skarg i pism kierowanych do komisji i punkt drugi, opracowanie opinii w sprawach kierowanych do komisji. I taka będzie zmiana. Pierwszy punkt, przepraszam, panie posłuchaj jeszcze raz. Rozpatrywanie skarg i pism kierowanych do komisji. Wykreślenie drugiej części przez przewodniczącego Rady Powiatu, to wykreślamy. Każdy może napisać. I ten drugi punkt. I opracowanie opinii w sprawach kierowanych do komisji. Dobra, jeszcze jeden punkt. Przez komisję na opracowanie. To te zmiany wprowadzamy. Wprowadzamy te zmiany, to przebiegnie całe. Tak, dobra. Punkt pierwszy, punkt drugi wprowadzamy zmiany i głosujemy całość. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Białobrzecki, Zenon. Jestem za. Pan Dębek, Sławomir. Jestem za.
Pani Dziekanowska Maria. Za. Pan Gulacz Tadeusz. Jestem za. Kuczyński Jan. Za. Pan Kulesza Jarosław. Za. Pan Łomotowski Sławomir. Za. Pan Łomotowski Sławomir. Za. Pani Masłowska Wiesława. Pan Olszewski Wiesław. Jestem za. Pan Polkowski Kazimierz. Za. Pan Szabłowski Lech. Wstrzymuję się od głosu. Pan Szymonowski Mirosław. Za. Pan Zaczek Adam. Pani Zdulczyk Agnieszka. Jestem za. Czternaście. Jeden się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana z poprawkami 14 głosami za, jednym głosem wstrzymującym się. Dziękuję. Jesteśmy w punkcie 10. Nie wiem, czy aż będziemy męczyć pana starosty, czy ktoś nam odpowie inny. Sprawozdanie starosty łomżyńskiego z działalności powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. A, pan Bogusław Popkowski, tak? Bardzo proszę. Proszę o zabranie głosu pana Bogusława Popkowskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 38b ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Sejmowym Rządzie Powiatowym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 920, przedkładam Radzie Powiatu Łomżyńskiego sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku. Skład komisji na kadencję w latach 2020-2023, którą powołano zarządzenie numer 22 przez 2020 starosty łomżyńskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest następujący. Lech Marek Szabłowski, przewodniczący, Tadeusz Góralczyk, radny powiatu łomżyńskiego, Kazimierz Polkowski, radny powiatu łomżyńskiego, Dionizny Krzyna, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Jacek Albin Nowakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Edyta Zawojska, naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży, Przemysław Rybicki, naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Przemysław Ciuklin, naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Łomży i Małgorzata Kosiorek, Soboń, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży. W roku 2020 z uwagi na wyjątkową sytuację pandemiczną Komisja Bezpieczeństwa i Porządku decyzją jej przewodniczącego nie zbierała się na posiedzeniach. Przewodniczący komisji w roku sprawozdawczym koordynował realizację przyjętego przez Radę Powiatu Łomżyńskiego uchwałą nr 11/58/07 z dnia 17 października 2007 roku Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, dalej zwanym programem. Program realizowany był poprzez własne ustawowe i statutowe działania, między innymi przez Komendę Miejską Policji w Łomży w zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej, w ruchu drogowym. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Gminne miejskie ośrodki pomocy społecznej w zakresie pomocy w rodzinie, pomocy osobom bezdomnym, starszym, samotnie zamieszkującym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w zakresie wsparcia rodzin i osób samotnych. Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto za kwotę 6,5 tysiąca doposażono stanowisko kierowania starosty, niezbędny sprzęt biurowy oraz dokonano modernizacji i konserwacji sprzętu łączności i awaryjnego zasilania budynku urzędu. Za kwotę 9 tysięcy dofinansowano zakup radiowozu. Pojazd przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Kwotą 9 tysięcy dofinansowano termomodernizację budynku Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży. Starostwo czynnie wspierało walkę z epidemią COVID-19 poprzez przekazywanie darowizn rzeczowych na rzecz Szpitala Wojewódzkiego. Zakup śluz
za kwotę 80 tysięcy, pogotowie ratunkowe w Łomży, odzież ochronna, kwota 12 tysięcy złotych, grupa ratownicza Nadzieja, środki ochrony osobistej, środki higieny osobistej, kwota 7 989 złotych i 10 groszy, Caritas diecezji łomżyjskiej, środki ochrony osobistej, środki higieny, pościel, kwota 10 912 zł i 56 groszy. Starostwo utrzymuje utworzoną decyzją Rady, przepraszam, decyzją Wojewody Podlaskiego rezerwę mobilizacyjną państwową agregatu prądotwórczego przeznaczoną na awaryjne zasilanie w energię elektryczną głównego stanowiska kierowania starosty. Dziękuję. Dziękujemy dla pana za obszerną informację. Czy będą pytania do pana? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do punktu 12. Interpelacji i zapytania radnych. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. O, dopiero się pani włączyła. Bardzo proszę, pani Wiesławą. Ja chciałabym zapytać kwestii dzisiejszego spotkania. Ponieważ prawie rok temu, w marcu 2020 roku, kiedy to pojawiła się ustawa w sprawie pandemii. Pani Wiesławo, proszę mikrofon włączyć. Tak. Dziękuję. Myślę, że byłam słyszana wcześniej. Teraz tak. W sprawie pandemii wystąpienia pana premiera zadzwoniłam do pani wicestarosty z zapytaniem, czy sesja powinna się odbyć, czy nie powinna się właśnie odbyć w trybie online, tak jak się odbywa dzisiaj. Wówczas usłyszałam, udzielono mi odpowiedzi, że nie ma stosownych zapisów w statucie Rady Powiatu. I moje pytanie brzmi, czy coś w tej kwestii się zmieniło? Bo uważam, że takie sesje powinny odbywać się wcześniej. Było zdecydowanie więcej zachorowań niż teraz. Natomiast niedostatecznie zostali wszyscy radni przygotowani do dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pani radny. Czy ktoś z państwa jeszcze prosił głos? Jest pani wicestarosta. Bardzo proszę, pani Mario. Tak, chciałabym zauważyć, że nasza rozmowa dotyczyła stanu z początku marca i nie mówiłyśmy o statucie, tylko o przepisach obowiązujących powszechnie, ponieważ one nie zostały wprowadzone 2 marca, ale dopiero jedną z kolejnych zmian. W związku z tym na tamten moment nie było przepisu 15ZZX, który umożliwiał prowadzenie sesji w trybie zdalnym. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie dzisiejszej sesji, to myślę, że zarówno my, jak i pracownicy starostwa dołożyliśmy wszelkich starań, ponad miarę bym powiedziała, żeby dzisiejsza sesja mogła być zorganizowana. Byliście państwo informowani poprzez różne kanały informacyjne. Zabezpieczyliśmy sprzęt, z którego część z państwa korzysta. Bardzo się cieszę, że się udało nam tą dzisiejszą sesję odbyć, ponieważ tak jak przewodniczący rady informował w swoim piśmie, tutaj przede wszystkim dobra współpraca z samorządami gminnymi, które chcą od poniedziałku już przewozić swoje dzieci, młodzież do szkół, uniemożliwiłoby to im oczywiście nie podjęcie uchwały budżetowej w dniu dzisiejszym. Także wszystkim tutaj państwu, którzy przyczynili się do tego, żeby to dzisiaj ta sesja się odbyła w takiej formie, w jakiej się odbywa, dziękuję serdecznie, ponieważ trud był znaczny, ale efekty też mamy, myślę, że zadowalające. Dziękuję. Dziękujemy dla pani wicestarosty. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze będą? Pan Adam Zaczek, bardzo proszę. Bardzo proszę, panie Adamie. Proszę mikrofon włączyć. Tak. Nie słychać.
Dobrze. Już, tak, już jest, okej. Okay. Nie, nie włączony jest. Wynawie, włączy pan. Pan. O, już teraz. Już teraz jest, no. Nie. Nie. Może ze słuchawki. Może trzeba wymienić słuchawki po prostu. Może coś się dzieje ze słuchawkami. Nie, twoje wystąpienia za każdym razem są takie słabo słyszane. Panie Zanonie, proszę nie handlować słuchawkami tutaj. Biznes pan chce robić. Troszkę lepiej, ale niewyraźnie. O. Ale musisz coś powiedzieć. Adam, czy musisz mówić? Pewnie nie musisz. Powiedz normalnie. Nie ma radnych. Ma tutaj rację. Ponieważ sesja nie została w sposób profesjonalny i zgodnie z ustawą przygotowana. Raz. Dwa. Pan przewodniczący nie postarał się, aby wszyscy radni w czasie, w określonym terminie w ustawie o samorządzie dostali materiały. Niektórzy radni dostali dopiero za tygodnie. Więc tudzież dzisiaj. Więc to nie została w sposób profesjonalny przygotowana. Trzy. Ustawa nie przewiduje w tej chwili takiego sposobu głosowania w sumienia. Dziękuję pani. Ja jeszcze chciałabym zabrać głos. Ja powiem tak, informacje poszły już 25 do państwa na. Informacje poszły 22, nie pamiętam jak to się przebiegało. Informacje poszły, dostaliście założone skrzynki, zostały poszłone na skrzynki, na maile, telefonicznie część została powiadomiona. Bez naszej zgody na imię i nazwisko zakłada się skrzynkę. Panie radny, panie co sobie odpowiedź, no. Może ja tu nie jestem w prawie dobry. Pani Maria, czy pan wyjaśni? Dobrze, proszę państwa, w związku z tym, że powstała taka sytuacja, jaka jest, czyli pan starosta, ja i pani skarbnik jesteśmy chorzy, zdecydowaliśmy o tym, że te skrzynki służbowe powstaną. Jest to normalna praktyka, normalna procedura w urzędach, których już się obecnie przyjmuje, że wszystkie materiały przychodzą na skrzynki, a nie w wersji papierowej. W związku z tym tutaj żadnego nadużycia nie było i nie może być mowy o tym, ponieważ zgłaszając się do Rady, no, udostępniamy swoje imiona i nazwiska. Pan posiada swoje indywidualne logowanie, swoje hasło i pan dysponuje tą skrzynką. I tutaj, jeśli chodzi o powiadomienie, które wyszło 22 w piątek rano, zarówno pocztą zwykłą, jak i mailową, to chciałam zauważyć, że nawet szybciej
otrzymali wszyscy materiały, bo one poszły już drogą elektroniczną i tego samego dnia była możliwość ich odczytania. Natomiast jeśli chodzi o pocztę zwykłą, jeżeli ktoś nie pójdzie do skrzynki, to nie odbierze w ogóle tych materiałów tak samo. W związku z tym to, że dzisiaj niektórzy otrzymali, no to niestety to nie jest nasza jakaś wina, tylko po prostu ktoś nie chodził do skrzynki pocztowej. Nie, dzisiaj nic pan nas przyniósł. Osobiście od nasza odebrałam. Jeśli chodzi natomiast, no właśnie, no były wysłane zgodnie z terminem, który mamy w statucie. No ale to nie jest tak, że do skrzynki ktoś nie przychodzi. To jest takie podejrzenie. No ale to państwo, tutaj chciałabym skończyć. Jeśli natomiast chodzi o legalność sesji, jest ona jak najbardziej legalna, zgodna z ustawą. Przepis został wprowadzony ustawowo, w związku z tym tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że dzisiejsza sesja jest zwołana prawidłowo. Dziękuję. Dziękuję dla państwa losy. Pani radna Mazur. Tak, ja chciałabym jeszcze zabrać głos, nawiązując do swojego wcześniejszego wystąpienia, ponieważ właściwej odpowiedzi nie otrzymałam, a mianowicie pani wicestarosta odnosi się do początku marca. Sesja była pod koniec marca i wtedy ja do pani zadzwoniłam z zapytaniem, czy rzeczywiście ta sesja ma się odbyć. Usłyszałam odpowiedź. Statut powiatu na to nie pozwala. Zmian w statucie nie było. I moje pytanie brzmi, my też przechodziliśmy COVID. Czy trzeba było czekać dnia, kiedy pan starosta i pani wicestarosta zachorują? Oczywiście życzę państwu dużo, dużo zdrowia, ale czy musieliśmy czekać aż do tego dnia, kiedy 10 miesięcy jesteśmy w czasie pandemii? I mogliśmy być bardzo dobrze przygotowani. I jeszcze jedna rzecz. Materiały, owszem, zostały przygotowane. Mamy swoje osobiste komputery, gdzie ja wczoraj nie mogłam odczytać informacji, otworzyć informacji od pana przewodniczącego. Więc jeśli państwo zabezpieczycie nas w komputery, sprawdzicie, że rzeczywiście możemy i mamy sprawne komputery z programami do otwierania tych dokumentów, wtedy będziemy na pewno usatysfakcjonowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym troszkę wyjaśnienia, bo materiały zostały wysłane 22. Panie radny, pan był wcześniej tutaj w starostwie i otrzymał pan, oczywiście bez podpisu, bo ja podpisywałem o godzinie 14. Pan był wcześniej i pan zapytał panią, czy może dostać materiały. I pan to wziął. No i nie można kłamać i mówić, że pan nie wziął, bo pan wziął bez podpisu. Oczywiście, że tak. Trzeba mówić uczciwie. No. Ja byłem, pan wziął, a że pokazuje pan bez mojego opisu. Nie można tak robić. No. Szukacie nie wiadomo czego. Robimy wiele rzeczy, tworzymy tę małą ojczyznę. Nie możemy szukać, domyśliwać się. No kto wiedział, że zachoruje pan starosta i pani wicestarosta? Nie, nie można tak podchodzić do tego wszystkiego. No. Ja wiem, że można by się przygotować. Wszystko można było. Oczywiście komputery kupimy. Na pewno kupimy tylko do pracy dla tutaj starostwa. Przyjdzie czas, kupimy. Może ma pani częściowo rację, ale no nie można sesję byśmy wytrzymali, tylko chodziło o to, żeby te dojazdy do szkoły tu nas trochę ponagryło, bo tak to byśmy jeszcze, na pewno byłoby wszystko w porządku. Więc wiecie państwo, zawsze można się czegoś tam powiedzieć tak czy inaczej. No staramy się. Ja byłem co dzień. Pani, naprawdę chciałem podziękować wszystkim, że tak ciężko pracowali, żeby przygotować w miarę tak szybko sesję. No w miarę ta sesja przeszła fajnie, łagodnie i myślę, że wszyscy są z tego zadowoleni. Nie było większych wpadek po prostu tutaj. No bo pierwszy raz to robimy. Proszę państwa, no wszyscy się uczymy, tak? No. Także dobrze, no przechodzimy do punktu, jesteśmy w punkcie, czy jeszcze będą zapytania? Tak, ja bym chciała jeszcze zabrać głos. Dobra. Artykuł 15 ZZX został wprowadzony zmianą z 31 marca. To tutaj do radnej Wiesławy Masłowskiej. W związku z tym na chwilę, kiedy żeśmy rozmawiały przed sesją, tego przepisu nie było i nie było tego możliwości. To, żeby już wyjaśnić i sprostować. Dobrze? Dziękuję bardzo. No, ale nie musieliśmy czekać aż do dzisiejszego dnia. Można było dokonywać tych sesji. Panie Przewodniczący, mogę zabrać głos? Halo, halo. Słyszymy. Tak, bardzo proszę. Słyszymy. Słychać.
ktoś miał włączony mikrofon. Może też ja ku wyjaśnieniu pewnych spraw dotyczących terminowości. Jednak tutaj się z panem przewodniczącym nie zgodzę, że wszystko zostało wysłane zgodnie z przepisami. I 22, bo ja swoje materiały odebrałem 20 w poniedziałek 5, będąc u właśnie tutaj pana Marcina w związku z planowaniem komisji ITP. Więc to nieprawda, że zostały wysłane, bo 25 ja dobrałem. Niemniej jednak ja już wcześniej też swój mail udostępniałem do tego, żeby te materiały, dokumenty, które są przygotowane na sesję, były wysyłane na mój mail, który dałem tutaj do starostwa. I niestety na tego maila nie zostały wysłane żadne dokumenty. Więc... Tylko tyle. Rozumiem, że tam będę się jakieś mogą pojawiać. Dziękuję bardzo. Teraz mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy sesję zdalną. Całkiem nieźle to, można powiedzieć, wyszło. Ale liczymy też, że w jakiś sposób, jeśli będziemy kontynuować tę sesję w takim trybie, to myślimy, że w jakiś sposób zarząd pomyśli nad zakupem czy tabletów, czy też jakichś komputerów, tak jak to robią inne samorządy. Dziękujemy do pana radnego. Myślę, że przychylimy się do tego, będziemy się starali po prostu. Myślę, że to kwestia wakacji, bo w tej chwili tak było, że to jest 17, trzeba kupić po prostu komputerów, także to wiadomo, że to kosztuje. Ale postaramy się, jeśli będzie to trzeba, to postaramy się i kupimy. Przechodzimy do punktu 13. Proszę, a jeszcze jest, tak? Bardzo proszę, panie Zenonie. No, nie widziałem mniej więcej. Muszę głowo tak. Zgłaszałem się i elektronicznie, i ręko. Ale panie Zenonie, no ja... Panie przewodniczący. Bardzo proszę, panie Zenonie. Panie przewodniczący, i te uwagi o tym, że zbyt późno materiały są wysyłane, no jest to faktem i na przyszłość prosimy, żeby służby w powiecie otrzymywały z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym, bo i my wtedy dostaniemy w porę. Natomiast dzisiejsza sesja, to ja muszę przyznać, że spodziewałem się, że będą większe trudności, bo i pan przewodniczący stanął na wysokości zadania i całe służby powiatu na wysokości zadania. Także za dzisiejszy dzień gratuluję, natomiast na przyszłość materiały proponuję, żeby wysyłać zdecydowanie wcześniej. U mnie na kurpiach z zasięgiem internetu bywa bardzo różnie. Bywa, że i 3 dni nie mam internetu, w związku z czym bardzo bym prosił, żebyście to robili wcześniej. Ja za dzisiejsze dziękuję bardzo. Dziękujemy za pochwałę. Panie Zanonie, ja jestem gotowy pan przywozić to bardzo te pochlebne słowa, które pan tutaj powiedział. Myślę, że tu chciałem po prostu powiedzieć, że tu ciężko opracowali naprawdę i pani, pan starosta, i pani wicestarosta, i tu nasz pan Adam, pan Marcin. Ja byłem codziennie od poniedziałku, żeśmy jakby staralibyśmy się. No. Wiemy, tylko chodzi o to, czy trzeba było czekać czasu, aż ktoś z władz zachoruje. No ale... Było na to 10 miesięcy. Ja jestem przygotowana od samego początku, żeby w ten sposób te rady się odbywały w czasie pandemii. Poprosimy jeszcze, tu mamy pana starostę i pana Tadeusza. Nie wiem, kto był pierwszy, ale pan starosta ma pierwszeństwo. Bardzo proszę, panie starosto. Bardzo proszę, panie starosto, udzielam głosu. Mikrofon, panie starosto, mikrofon. Dziękuję pani Wiesławu, dziękuję. Pogubiłem się. Dobrze, pomalenie, spokojnie. Szanowni Państwo, ja chciałbym wszystkim Państwu radnym serdecznie podziękować za taką odpowiedzialną postawę w dniu dzisiejszym. Nie będę się usprawiedliwiał, choroba nie wybiera. Tak się złożyło, że mamy sytuację określoną. To, co pani Wiesława podnosi, ja przyjmuję te uwagi, zresztą pozostałych Państwa radnych również te uwagi krytyczne odnośnie organizacji. One są, wierzę, że one są w 100% życzliwie i kierowane po to, żebyśmy to uwzględnili i żebyśmy na przyszłość spróbowali lepiej przygotować obrady sesji czy komisji. Szanowni Państwo, powtórzę tutaj za panem Zenkiem Białbrzeskim, że naprawdę ta dzisiejsza sesja
przebiegała poprawnie. Tych kłopotów technicznych owszem trochę było, ale one były wszystkie, że tak powiem, znośne. I w związku z tym bardzo serdecznie wszystkim Państwu radnym dziękuję za udział, dziękuję za podjęte uchwały. Jeszcze raz to, co jest ważne, co najważniejsze, te dzisiejsze uchwały pozwolą na uruchomienie linii komunikacyjnych do dowożenia uczniów do szkół dla 5 gmin z terenu naszego powiatu. To sprawa była taka najważniejsza. W innej sytuacji pewnie byśmy się może nie śpieszyli, pewnie byśmy przesunęli jeszcze o kilka dni tę sesję, może po to, żeby lepiej przygotować się do tej sesji technicznie. Natomiast to nas zdeterminowało, ten termin, żeby tą sesję dzisiaj, żeby tą sesję w dniu dzisiejszym przeprowadzić. Proszę Państwa, no, pewnie żeśmy, może żeśmy zaniedbali jako powiat możliwość przygotowania techniczną przeprowadzenia tej sesji, ale Państwo na pewno się ze mną zgodzicie, zwłaszcza tutaj nauczyciele, pani dyrektor Masłowska czy pani dyrektor Zduńczyk, macie doświadczenia w pracy w swoich szkołach. Wiecie Państwo, że nie ma nic lepszego jak praca taka bezpośrednia w kontakcie z uczniem, a tutaj praca bezpośrednio w kontakcie poszczególnych radnych. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Stąd też Państwa, no cóż, byliśmy ciągle optymistami, że do takiej sytuacji trudy nie dojdzie. Ja nie wiem, czy nie jesteśmy pierwszym albo jednym z pierwszych samorządu w województwie podlaskim, który podjął się w ten sposób prowadzenia sesji. Miasto Łomża cały czas spotyka się w sposób bezpośredni, mieli sesję chyba w tym tygodniu. Podobnie inne samorządy spotykają się w dużych salach gimnastycznych czy w innych obiektach po to, bo to jest najlepsza metoda prowadzenia sesji. No. Ta dzisiejsza to jest trudność, nie tylko dla Państwa, dla nas wszystkich, było to ogromnym wyzwaniem, ale uważam, że podołaliśmy temu. I jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za taką bardzo dobrą postawę, odpowiedzialną postawę. Dziękuję. Dziękuję Panie Starosty. Przechodzimy do punktu 13. A przepraszam, Panie Graczek, bardzo proszę Panie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, słuchając tu wszystkich wypowiedzi, w pewnych momentach nie przesadzajmy, bo ja uważam, że takie czasy nastały, jakie są. Ja uważam, że ta sesja przeszła prawidłowo. Nie wiem, jak komuś się to wydaje, ale moje zdanie jest, że było wszystko ok. Dziękuję. Dziękuję dla Pana Radnego. Czy jeszcze będą zapytania, uwagi? Czy będą pochwały jeszcze? Nie widzę. Pani Agnieszka, bardzo proszę, Pani Agnieszko. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, koledzy i koleżanki radni. Ja tak jak napisałam, że wierzyłam w mądrość naszej Rady i nie miałam wątpliwości, że uda się ta sesja, a więc nie jesteśmy gorsi niż inne samorządy czy inne grupy, które pracują zdalnie od początku. Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i poradziliśmy sobie doskonale, zresztą tak jak szkoły musiały sobie poradzić doskonale też w ciągu kilku dni, a więc no jesteśmy, myślę, że mądrymi ludźmi, także technika nie jest dla nam obca. Także dziękuję bardzo, dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję do Pani Radnej. Czy jeszcze będą pytania? Bardzo proszę, Panie Radny. Takie zadanie każdej gminy jest takie punkt. Mam pytanie, czy w ogóle taki punkt będzie, bo jakieś to będzie. Wcześniej już w tym takim pokazu, w którym była mowa, że tam taki punkt będzie jako program obowiązkowy i będzie w innym miejscu. Teraz ludzie dostają SMS-y i w skutku tam na takie, które są w innym miejscu, czyli na POZ. W związku z tym mam pytanie, czy ci ludzie będą szczepieni w naszym ośrodku zdrowia, który jest w Nowogrodzie, czy w jakimś innym miejscu, bo żeby nie doszło do jakiejś dziwnej sytuacji, że ludzie będą podjeżdżali w jedne miejsce, a później będzie przerzucane w inne miejsce. I też takie było trochę dziwna rzecz od początku, że jakby na mapie naszego powiatu mieliśmy jakby białą planę w Nowogrodzie, że jest tam parę tysięcy osób, które też będą wymagały zaszczepienia. Wiemy, że mi też do tego programu jakby jest też POZ zawsze wzięty. I czy nie będzie problemu,
że te szczepienia będą się w ośrodku zdrowia do tego odbywały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No nie wiem, kto tu chciał odpowiedzieć, bo ja się nic nie orientuję w tej sprawie. Nie wiem, czy pani, pan starosta cokolwiek wie, czy pani zastępca, nie wiem. No myślę, że ja do PZ-u swojego w Noworodzie tam wszystko wiedzą, nie? O, pani Zduńczyk pewnie wie, pani Agnieszka. Tak, bardzo proszę. Nie, ja nie wiem, czy ja wiem, tylko wiem z doświadczenia, jak to wygląda w tej chwili, bo chciałam zarejestrować starszą osobę ze swojej rodziny, tak, ponad 80 lat i zadzwoniłam do Łomży, a więc w Łomży powiedziano mi, że nie ma miejsc i nie ma możliwości już zapisu. Zadzwoniłam na infolinię i nie ma problemu. Na infolinii zarejestrowałam osobę 88-letnią, wybrałam punkt najbliższy, a więc mi powiedziano, gdzie są miejsca najszybciej, tak? A więc było to Szczepankowo, a wczoraj dostałam informację, że otwiera się punkt w miastu Białowidziału i mogę zmienić, tak, i dużo szybciej, na miesiąc wcześniej, bo już 10 lutego będzie ta osoba szczepiona w Miastrzykowie. A więc na infolinii najlepiej zarejestrować się, wskazać punkty najbliższe, tam mają system w całości i wtedy można nawet dokonać czy zmian, czy rejestrać. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma już pytań, więc przechodzimy do punktu 13. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że wyczerpany został porządek obrad 22 sesji zdalnej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Zamykam obrady 20 sesji Rady Powiatu. Chciałbym w związku z tym wszystkim naprawdę podziękować radnym, szczególnie państw, panu staroście, pani wicestaroście, pani skarbnik. Życzymy im dużo zdrowia. Niech wracają do nas jak najszybciej. Mamy nadzieję, że ta sesja może tak czasami, to jak pani Agnieszka, by na szeroko wodę trzeba rzucić, a przecież wszystko się w miarę udało i w miarę myślę, że nie było wielkich tutaj awarii, więc chyba będzie dobrze. Także ja od siebie życzę po prostu tym, którzy przygotowywali, bo pan tutaj Adam włożył duży wkład, pani starościna, pan starosta. Sesja naprawdę wyszła dobrze. Również państwu życzę wszystkiego dobrego, życzę dużo zdrowia, wytrwałości i dziękuję za dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.